Taki demon się zaczął drzeć przez kobietę, że moja siostra przez trzy dni nie spała ze strachu. Pamiętam te słowa do dzisiaj przeciągane na pół minuty. Mhm. Przeklęci kapłani rozdają to przeklęte ciało i to było straszne. Patrząc, słuchając, czytając Jana Pawła II, patrząc na świadectwo jego życia, nie chce mi się wierzyć, że celowo komuś nie pomógł. Płakałem i płakałem i płakałem. Co mię koszulkę mokrą od łez, to było tak grube. I to było doświadczenie mojego grzechu, że jakbyś mnie spytał, jak się czuję, jak szmata brudna i świnia. Cześć, tu wykolejeni. Zanim posłuchacie naszej rozmowy, chcielibyśmy Wam zająć dosłownie chwilę. Jeżeli słuchacie nas na Spotify, chcielibyśmy prosić Was o ocenę naszego podcastu. Oczywiście jak najbardziej szczerą i jak najbardziej pozytywną. Jeżeli z kolei słuchacie nas na YouTube, to zachęcamy Was do subskrypcji oraz wspierania naszego kanału, a także do włączenia powiadomień o najnowszych filmach. Znajdziecie nas także na Patronite, gdzie, stając się naszym patronem, zyskacie dostęp do nieopublikowanych fragmentów naszych rozmów. Cóż! Wiecie już wszystko, więc teraz posłuchajcie. Chciałem Cię zapytać, no to będzie taka rozgrzewka wiesz, w naszym klimacie, nie? ale chciałem Cię zapytać, czy czasami masz przekminy odnośnie tego, że może w jakimś stopniu zostałeś wybrany, bo patrząc na Twoją działalność, na to jak do tego pasujesz, na to czego Ty dokonujesz, być może za pośrednictwem, jeszcze to ustalimy, ale czujesz, że w jakimś stopniu zostałeś wybrany? Czy to jest za mocne słowo? Żeby to określić. Czy znaczy, to mi się kojarzy od razu z jakimś Spider-Manem, albo z Batmanem, albo z czymś takim? To aż tak to chyba nie. Mhm. Ale no myślę, że tak, aczkolwiek to co robię, to też jest, myślę, w dużej mierze pokazywanie każdemu człowiekowi, który wierzy w Pana Jezusa, do tego dojdziemy pewnie. Zapewne. Że każdy wierzący, każdy człowiek jest wybrany, powołany pytanie czy on w to wejdzie, czy to znajdzie znajdzie też to powołanie w swoim życiu. Mhm. E, no i czy się z nim spotka i je zrealizuje. Bo myślę, że jeśli wejdziesz w to, co jest dla ciebie w twoim życiu, mhm. e, no to wejdziesz w swoje powołanie. Lubię taki cytat ze świętej Katarzyny. Ona powiedziała mniej więcej takie coś, bo nam się kojarzy, że święci takie archaiczne rzeczy gadali, Aha. ale ona powiedziała takie fajne zdanie, że e, człowiek, który znajdzie swoje powołanie, Potrząśnie całym światem. Nie? Jak wejdzie w swoje powołanie, wejdziesz w to, po co żyjesz na Ziemi, to, to, to cała, cała Ziemia o tym usłyszy. A ty okay. czujesz, że ty trochę potrząsnąłeś? No myślę, że trochę tak, ale najlepsze przed nami, mam nadzieję. Kurczę, a wiesz co, a propos tego przeznaczenia, bo możemy no. o to zahaczyć w sumie. Właśnie czujesz, że my jesteśmy kowalami własnego losu, czy jednak, że to wszystko jest zapisane gdzieś tam w gwiazdach, że jest jakiś plan na nas, plan boski, który musimy zrealizować? Ja jestem tak po środku. To znaczy, mhm. nie, nie do końca jestem w koncepcji, ja. wszystko się zapisało i tak idzie, jak było zapisane. Mhm. Czyli jakieś takie przeznaczenie, na które nie mamy wpływu. Bardziej. Że mamy potencjał, który dostaliśmy, mamy dary, powołanie i jest jakaś, jakaś propozycja na nasze życie, ale dalej to jest nasz wybór, czy w to wejdziemy, czy nie. To mhm. też od razu może Marcin wyjaśni, no. kim jest charyzmatyk, bo ja, ja czytałem, definicję tego, no. czytałem definicję tego słowa. Czytałem definicję tego słowa i Wikipedia dalej i, nie wiem szczerze. No to, to osoba takie charyzmatyczna, definica. no po prostu. No w tym takim klimacie chrześcijańskim pewnie, bo o to nam chodzi. Mhm, to e, charyzmatyk, no to jest ktoś, kto. Bo charyzmaty to są dary Ducha Świętego, więc generalnie to jest człowiek, który odkrył dary, które dostał i którymi posługuje, czyli którymi mhm. służy innym, bo one są z założenia dla ludzi, dla innych. One jakby dary nie są, te charyzmaty nie są dla nas samych, tylko są do tego, żeby służyć innym. Mhm. Więc cokolwiek odkryjesz, że dostałeś, tak naprawdę jest to po to, żeby służyć tym, do których pójdziesz. Wiesz co, ja ogólnie unikam etykietek, no. bo mam wrażenie, że one zawsze jednak szufladkują. Jakby trafne nie były, to i tak są szufladką. Ale gdybym miał cię o to zapytać, to które właśnie z tych wszystkich, wiesz, <laughs> określeń najlepiej cię definiują? To co robisz oczywiście? Twoje życie zawodowe. Znaczy ja bardzo. Posługę. Ja też strasznie nie lubię takich właśnie łatek i na zasadzie, że bo te łatki mają tak to do siebie, mam wrażenie, że one cię próbują. Jakby, albo inaczej, ktoś próbuje cię przez te łatki jakoś określić, żeby pokazać, że jesteś nad człowiekiem. O, często, ja się takim często, nie czuję często, generalnie w żaden sposób, mimo że widzę rzeczy, które widzę i oglądamy no, rzeczy, które są często nadprzyrodzone i mhm. tak to trzeba też nazwać, nie są tak łatwo wytłumaczalne. Mhm. To uważam, że to, co w ogóle przekonuje ludzi do tej posługi często, to to mówię, że jakiś taki normalny w tym wszystkim jesteś, nie? Że, że to nie jakby ja też nie tworzę wokół siebie jakiejś takiej aury, atmosfery e, cudowności, że teraz nie podchodź w ogóle, bo, bo cię świętość moja odrzuci. E, <laughs> ta wielebność. Tak, ta wielebność, no, no nie no zresztą. A tu się zgodzę, bo w naszym no, spotkaniu faktycznie tym pierwszym w sumie wiesz, dużo ich nie było, no nie. ale w tym pierwszym faktycznie było czuć od ciebie taką ciepłą energię, takie dobro, wiesz? Chciałem ci to właśnie nie już wtedy, ale wtedy byłem po prostu zamotany troszeczkę. No nie dziwię się, bo się spotkaliśmy nie w kościeletku, u Kuby Wojewódzkiego. Dokładnie. I boś bardzo większy niż mi się wydawało, więc no, troszkę mi to no, Ale no, bo no bo właśnie, a, a propos tych, tych nadprzyrodzonych e, sytuacji, ja poczytałem trochę, sprawdziłem i. i to kolega jest, jest bardzo dobrze przygotowany. <laughs> było bardzo dużo informacji o różnych e, cudownych rzeczach, które się za pośrednictwem Twojej modlitwy wydarzyły. I szczerze mówiąc, ja sobie tak, z, z, słysząc takie historie, przez lata myślałem sobie, kurczę, dlaczego cały świat o tym nie mówi? Dlaczego cały Twitter nie płonie? Dlaczego nie ma tego w mediach? To zaprzecza nauce. I dlatego ja miałem takie zawsze podejście, że kurde, to nie, to nie może się zdarzyć, to nie mhm. może być prawda. No to jest po prostu przeczy Tak. Ja, 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 ja wierzę w naukę po prostu. Nie? I teraz jak ty do tego postrzegasz? Jak ty to w ogóle podchodzisz? Znaczy, po pierwsze, teraz? ja też wierzę w naukę i mhm. to jest też tak, że pamiętam może podam taki, taki przykład. Pamiętam jak zaprosili mnie kiedyś do pytania na śniadanie. E, tam czasami chodzę, bo czasami mnie zapraszają. Mhm. No i zaprosili mnie na taką małą konfrontację się okazało później z panią doktor, którą też zaprosili. No, jakby pomijając fakt, że wcześniej było, był temat, czy można całować psa w pyszczek, czy nie. A później. <laughs> nie, później naprawdę, w... już tematyczna jest <laughs> tak, zniewalająca. A później weszliśmy my. <laughs> cali Tak, dokładnie, cali na biało. No i, no i miałem taki, no, taką możliwość, żeby podzielić się świadectwami, mm. bo akurat oni mnie złapali, bo kiedyś tam na tym moim kwadransiku ze słowem na YouTubie <clears throat> zrobiłem taki odcinek, będąc w Londynie, w jednej ze wspólnot, o najdziwniejszym cudzie, o którym słyszałem. No, i podałem przykład człowieka, który, kobiety, która została na Węgrzech uzdrowiona podczas takiego spotkania z modlitwą o uzdrowienie akurat nie przez moją posługę, tylko przez posługę takiej zaprzyjaźnionej wspólnoty. No i to była kobieta, która miała białaczkę i podczas modlitwy o uzdrowienie zresztą nie poczuła niczego takiego niezwykłego od razu to się okazało, jak wróciła na, bada na badania. Bo lekarz zaczął krzyczeć na panią w laboratorium, że są się badania pomyliły i wszystko się pomyliło. Więc robił raz, drugi, trzeci, ponieważ zbadali ją i okazało się, że jest inna grupa krwi. Więc to było dziwne dla niego i mówił: Na pewno im się coś tam popikoliło w laboratorium i tak dalej. No ale wszystko zaczęli sprawdzać. To się okazało, że białaczki nie ma i grupa krwi jest zmieniona. Czego jakby nie było w ogóle tej transfuzji, chyba transfuzji. jeśli dobrze pamiętam, tak, tak. i nie było przeszczepu szpiku, więc jakby nie było szans, żeby tam coś zamotało się podczas y, gdzieś tam zabiegu. Mhm. No i mia miałem na to dokumenty, bo ja bym też bał się mówić o takich rzeczach, na no, zasadzie o tak grubych rzeczach bez dokumentacji. No, tak. no więc ja zdobyłem te dokumentację i poszedłem do studia z teczuszką. Jakby to była taka teczuszka akurat co do tego jednego, ale wszystkie przykłady, o których ja mówiłem z mojej posługi, też miałem na to dokumenty. I była taka śmieszna historia, czyli uzdrowień fizycznych, Fizycznych, nie, że mamy badania przed, badania po, no i jakieś świadectwo y, takie spisane w trakcie. I to w pewnym momencie tak śmieszne było, bo chyba tam się nikt nie spodziewał, że ja przyjdę z teczuszką, y, tylko że wyjdzie jakiś, przyjdzie wygwizdany chłopak jakiś z, z, z jakimiś dziwnymi. Tymi świadectwami, historiami, a ja wziąłem teczkę. Fakt, że jeszcze byliśmy trzy na jeden w studiu, bo akurat Marcelina i Tomka dobrze znamy, bo oni też chodzą do nas często na jakieś tam spotkania, modlimy się tam, różne rzeczy się działy w historii naszych gdzieś tam relacji, więc wiedziałem, że będzie fajnie, sympatycznie i w ogóle. No i w pewnym momencie było tak, że ja wysypuję tutaj yy, fakty, nie? że jakby ja gadam o faktach, a pani, pani tak doktor już nie wiedziała, co powiedzieć, mówi. No bo tam kiedyś wierzono w to, potem w tamto, ja wierzę, że kiedyś nauka to wytłumaczy i ona zaczęła bronić wiary, a ja zaczęłam mówić o faktach. Tak naprawdę nie? Się się trochę się pomieszało wszystko, więc Aha. to są takie śmieszne historie. Mhm. Więc jakby odpowiadając na to pytanie. Mhm. To nie jest tak, że um, w tym, co robimy, nie wiem, zaprzeczamy nauce, medycynie, wręcz przeciwnie, jakby ja, ja wierzę, ja wtedy powiedziałem w tej rozmowie z, w studiu, że wie pani, pani doktor, no, ja czytam Biblię, bo to jest mój autorytet w tej dziedzinie mm -hmm. i mówię, lekarz jest tam napisany, że jest, lekarz jest darem od Pana Boga, więc Pani jest darem dla tych wszystkich ludzi, ona o, dziękuję. No i od razu żeśmy zaczęli na inny w ogóle ton, bo, no. bo to nie jest tak, że, się, że my zaprzeczamy temu, nie? zresztą no tak. w Kościele medycyna, jakby potwierdza też cudowność, nie? jakby te wszystkie, pewnie po śmierci się kiedyś tam może uda, ale, ale to tak jest, nie? że to, to nie stoi w sobie w sprzeczności żadnej. Nie? A dlaczego Marcin cały, cały świat o tym nie mówi? Bo to jest naprawdę no. niesamowita sprawa. Wiesz co, ja bym powiedział tak, że uważam, że jak śledzicie media, sami w mediach siedzicie, no że dużo łatwiej chodzą w mediach złe informacje. No tak. Czyli na przykład jesteśmy w trudnym czasie, w, że jeśli chodzi o kościół i media, no to o ile bardziej teraz łatwiej idą do, takie w media teksty, typu kolejny ksiądz, gdzieś tam przyłapany na czymś, tak. a nie stu super księży, którzy robią genialną robotę, karmią biednych, robią. Pozostań no jeszcze chwilę przy uzdrowieniach, bo to no. jest ciekawy motyw, który warto pociągnąć, bo wiesz, mi się wydaje, że my jesteśmy dość elastyczni, mentalnie jesteśmy <laughs> w stanie w to wszystko uwierzyć. Ale jak byś właśnie to wytłumaczył takiemu największemu sceptykowi? Ten motyw właśnie uzdrawiania, bo dla ciebie to się może stać już takie normalne, coś takiego Wtorek. codziennego, wiesz. Dzień dobry, normalna robota. Ale dla osoby, która, wiesz, się z tym zdarza po raz pierwszy, jak byś to najzgrabniej wytłumaczył, zwerbalizował? Jak to jest możliwe? To znaczy, pierwszą rzeczą jest to, że nasze spotkania nie są spotkaniem w celu, czy jakby to nie jest główna. Główne moje przesłanie, że przyjdź, będziesz uzdrowiony, jakby to mhm. nie jest, to nie jest ten, ten tryb. To wszystko się zaczęło tak naprawdę w 2007 roku w Turbo skrócie, bo chyba 1652 raz będę opowiadał tę historię, ale okay. powiem tak w skrócie, że, mhm. że byłem bardzo takim normalnym, tradycyjnym katolikiem chodzącym co niedzielę do kościoła. No i w pewnym momencie przyszedł do naszej parafii taki ksiądz, który opowiadał o Bogu w zupełnie inny sposób. I on zaczął opowiadać o Jezusie, który uzdrawia, który działa, zmienia życie. I faktycznie, kiedy on komentował Ewangelię, to się chciało go słuchać. No, to mhm, był tak. taki gość. Mhm. No i kiedyś trafiłem na spotkanie, który, na którym on powiedział takie właśnie zdanie: że możesz całe życie chodzić do kościoła, być pobożnym człowiekiem, ale tak naprawdę nie mieć relacji z Bogiem. Nie? Czy jakby, że możesz robić rzeczy, a tak naprawdę twoje serce może być gdzie indziej, i to, mhm. to wcale nie jest połączenie takie samo z siebie oczywiste. No i powiedział: Jeśli chcesz go doświadczyć, spotkać Boga, nie? Tak naprawdę. Mieć to doświadczenie, to wyjść na środek i się pomodlimy. Ja pierwszy tak. raz w życiu miałem 15 lat, wtedy pomodliłem się tak szczerze, szczerze, szczerze z sercami. Może chodziłem na pielgrzymki, tam różne rzeczy się działy, ale to takie było zewnętrzne. No i tamtej nocy miałem doświadczenie, jeszcze tam w kościele, takiej miłości, która rozlała się w moim sercu, że zacząłem tam ryczeć, nie wiedziałem, co się ze mną dzieje, bo czułem się tak kochany. Nie? To było mhm. naprawdę... A nie byłem z jakiejś rodziny, która był, byłaby rozbita, nie wiem, taka, że miałem teraz braki jakieś, nie wiadomo jakie, tylko to było takie doświadczenie miłości, bycia przyjętym, zaakceptowanym, a wcale nie przyszedłem tam wypieszczony ze swoim życiem takim, mhm. wiecie. No i, e, no i to był początek. Zacząłem czytać Biblię, no i tam w tej Biblii przeczytałem, że tym zaś, którzy uwierzą, pan Jezus powiedział: Te znaki towarzyszyć będą, na chorych ręce kłaść będą, a ci się odzyskają zdrowie. To mhm. jest końcówka Ewangelii Marka. No i zacząłem to robić, pojawiło się w moim sercu takie pragnienie, by modlić się za chorych i widzieć uzdrowienie. Mhm. No i ten ksiądz mnie bardzo wspierał, bo mówi: Marcin, to tak pan Bóg wierzy, że włożył w twoje serce to, bo wcześniej tego nie miałeś. Ja widziałem, że ja byłem bardzo nieśmiałą osobą, wystąpienia publiczne to w ogóle dla mnie był dramat. No, i tak zacząłem w tym kierunku iść, bo chyba coś chciałeś pytać. Wiesz, co tak na, na szybko mi się zwerbalizowało takie pytanie? Czy ty to jakoś inaczej odczuwasz w ogóle? W sensie wiesz, od momentu, kiedy zacząłeś faktycznie uzdrawiać albo za twoim pośrednictwem dokonują się uzdrowienia, to czujesz, że Twoja percepcja, nie wiem, rzeczywistości hmm. się zmieniła? Masz że jestem Spidermanem. Że jesteś Spidermanem, tu e... coś wystrzelisz? Co w się sensie, tak wiesz, duchowo inaczej to czujesz, czy nie? Rozumiem. To zaraz do tego dojdę, bo to Dobra. jest to jest, no ciekawy moment. Okay. W każdym razie zacząłem to robić, zacząłem tak. się modlić za chorych przez 4 lata ta, łaziłem na ulicy, zaczepiałem chorych wszędzie, gdzie ich widziałem. Chodziłem do szpitali. A to było bardzo wyjście poza mój komfort. Bardzo. To jakby, to nie było totalnie moje. Ja, ja wszystkim powiadam zawsze, że ja nigdy nie występowałem na jakichś tam występach takich szkolnych. Byłem pierwszy, który robił aferę, że ja tam nigdzie nic nie zagram nic nie powiem. Tu jest trochę jak na jesełkach, także może. A na jesełkach raz byłem gwiazdą, a, a. trzymałem gwiazdę. No to Masz tak, drugi raz tak tak dobry. całkiem ładnie. W każdym razie, yy, no tak było. No i, no i tak mówię, po czterech latach dopiero, kiedy nic nie widziałem, a za setki ludzi się modliłem, kładłem mhm. na nich ręce, modliłem się. Zobaczyłem, jak pan Bóg zrobił panią woźną. Położyłem na nią ręce, pomodliłem się w dużym skrócie i jej zniknęło zgrubienie z kręgosłupa. Czuła, jakby się była przepalana żelazkiem, jak położyłem rękę na jej kręgosłup. No i ból odszedł, nie wrócił, i to było coś szokującego. Ona zwołała swoje koleżanki i zaczęliśmy się modlić w Kanciawie. No mhm. i od tego czasu zacząłem widzieć dużo więcej, ale to wszystko w konsekwencji tego, że dzieliłem się moim doświadczeniem spotkania z Panem Jezusem, tego, mhm. jak tamten wieczór zmienił moje życie, tamto, tamto spotkanie. Mhm. E, I to się działo jako potwierdzenie tego, co mówiłem. Czyli nie, jakby uzdrawiam, żeby komuś po prostu było dobrze i mówię trzymaj się mordo, no tylko na zasadzie takiej, że to jest znak, który coś potwierdza, coś mówi, który ma coś do przekazania, no bo wierzę, że mamy do zdobycia, może to do przyjęcia bardziej. Życie wieczne, które jest dłuższe niż to życie. Więc to się nie zamyka jedynie w kwestii pożyjemy tu trochę i finisz, tylko mhm. przez te znaki ludzie naprawdę się nawracają, naprawdę wychodzą na wolność. Mam mega wiele świadectw uzdrowień, uwolnień z nałogów, z narkotyków, mhm. którzy, ludzie zmieniają życie, żyją inaczej. I, I wierzę, że to jest potencjalnie dużo dłuższe życie niż tylko to, co się tu dzieje. Nie? Mhm. Ja tak się zastanawiam, Marcin, dlaczego ktoś po prostu nie pojedzie i nie zrobi jakiegoś dokumentu o tym wszystkim? Bo no. przecież to by, jakby bardzo dużo ludzi by uwierzyło po prostu w Boga. Tych, dzisiaj, tych osób, które a, są dzisiaj w Boga. Powiem ci, powiem ci ciekawą, rzecz, powiem ciekawą rzecz, bo ja byłem na paru wywiadach w różnych telewizjach, nie? Wiecie, był reportaż Dzień Dobry TVN, który jak rano się wyświetlił, to wieczorem mieliśmy korki w Skierniewicach przez następne półtora roku. To, był, to była trudna <laughs> rzecz. Wszędzie, gdzie nie jeździłem, to było, że się, to się śmiali wszyscy, ale taki pamiętam ksiądz mówił, w wiosce tak patrzę, co tu się dzieje, Zenek ma koncert czy coś, a to nasza modlitwa była o uzdrowienie. Po prostu tyle ludzi przyjeżdżało nie? przez mm -hmm. półtora roku wszędzie. Zresztą cały czas jest masa, ale, ale te początki były takie e, i pamiętam, jak przy, na, na takim wywiadzie w którym byłem dla jednej z telewizji, było dwóch chłopaków, którzy tam montowali cały materiał i mhm. tam mieli kamery, wszystkie tam wiecie, zajmowali się tymi rzeczami. Mhm. E, I oni powiedzieli chyba, było coś w stylu, jak pokażesz dokumentację, to ci uwierzymy. O -o. Akurat miałem przy sobie. O, no myślisz, że uwierzyli? Więc to jest taka gadka czasami, pokaż okay. to, uwierzy. Czyli i tak za mało? Myślę, że to nie, to jest czasem taki obronny tekst. Mm -hmm. Nie na zasadzie, mm -hmm. bo to bo ktoś powie, a i tak ktoś to sfajkował. Ktoś, um, ktoś coś przerobił, nakręcił, przypadek. O, no i to jest taka bezpieczna odpowiedź. Przypadek. Yes. No tylko dużo tych przypadków. No właśnie to jest to, że intensywność tych przypadków może zmienić troszeczkę podejście do tego, ale wiesz co, tak sobie myślę w kontekście właśnie tych jeszcze uzdrowień, żeby pociągnąć ten temat, bo ja muszę uzyskać tę odpowiedź. Nie, no spokojnie. To czujesz to jakoś inaczej, w sensie jestem ciekawy, czy miałeś takie momenty, że popadałeś w taki, powiedzmy, kompleks Boga, nie? Bo jest coś takiego, że ta pycha gdzieś się tam zakrada, że kurczę, może, może ja to robię, ja jestem ciekawy, czy miałeś w ogóle takie myśli. Nie? nie chodzi o świadome myśli, tylko podświadome takie, wiesz, chochliki. Jeszcze mamy hasło na miniaturkę, kompleks Boga, jakieś. Kompleks Boga, To jest w ogóle takie zaburzenie, ciekawe, ale chodzi mi bardziej o takie, wiesz, inklinacje do tego. Że mogłeś mieć takie myśli, po prostu, nie? Wow. Ja to czynię? Myślę, że nie. W sensie, może tak to powiem, że ja naprawdę wiem, że jestem słabym człowiekiem i wbrew pozorom w tym wszystkim, kiedy widzisz wielkie rzeczy i masz doświadczenie swojego grzechu, swojej słabości, tego, że powijać się często noga, że nie zawsze dajesz takie świadectwa, jakie chciałbyś dawać w swojej codzienności i tak dalej, i tak dalej. To wtedy, kiedy dzieją się te wielkie rzeczy, ja mam takie doświadczenie bycia bardzo malutkim w tym. Czyli to idzie wbrew pozorom w drugą stronę. To znaczy, ja wiem, że ja nie mam z tym nic wspólnego. Bywały takie spotkania modytewne, gdzie zaczynałem widzieć, co się dzieje na spotkaniu i wiedziałem, że straciłem kontrolę nad spotkaniem, że to już nie ja je prowadzę. Ja sobie szedłem na bok i widziałem, co Bóg robił z ludźmi. To jakby nie chcę może mówić o skrajnych historiach, co się działo czasami, no nie wiem. Daj skrajne właśnie. No, no nie to wiem. No po to bywały jesteś. takie doświadczenia, tylko to też nie chcę na zasadzie, żeby miał jak sensacja. No ale nie hmm. wiem, jest są takie zjawiska, jak na przykład. Yy... Tak zwane spoczynki w Duchu Świętym. Nie wiem, czy się z czymś takim spotkaliście się. To wygląda z zewnątrz, jakby ktoś zemdlał na hmm. spotkaniu. Na zasadzie e, takiej. No, tylko że człowiek nie traci świadomości, ale doświadczenie twoje wtedy jest takie, jakbyś był na bardzo głębokiej modlitwie. Ja to nazywam doświadczeniem obecności Bożej, takiej obecności Ducha Świętego, że zalewa cię pokój, miłość. Hmm. Bo nie, chcesz z tego, nie chcesz z tego wyjść, nie? Hmm. Tylko to nie jest kwestia, że się wkręcasz w coś, tylko masz doświadczenie takiej łaski. No i często bywa, kiedy modlimy się o uzdrowienie, że ludzie mają takie spoczynki, kiedy się za nich modlimy, kiedy na przykład kładziemy na nich ręce, oni mają te spoczynki i tak dalej. No i teraz po owocu się poznaje, czy to Pan Bóg, czy ktoś się tam, tam wkręcił, no bo każdy sobie może spróbować coś wkręcić, nie? tylko za, za tym nie pójdzie żaden dobry owoc. Mhm. Za, za dotknięciem Pana Boga zawsze idzie dobry owoc, to znaczy masz większy w sobie pokój, miłość do ludzi, nie wiem, stajesz się no, no lepszy, duż, bardzo generalizuję, ale to są dobre owoce. Mhm. No i Bywały takie spotkania, gdzie na przykład modliliśmy się. I pamiętam, jak pojechałem na spotkanie na przykład dla 400 y, młodych osób. To ta gimbaza jakaś taka była, nie? Aha. Więc przyjechałem na miotowe spotkanie. Ja przez całe wakacje nie miałem spotkań, więc w ogóle się zastanawiałem, czy ja jestem, czy mam do, do, czy jestem już, już, że tak powiem, czy wypadłem z tego rytmu gadania do nich, czy nie. Czy hmm. Pan Bóg coś zrobi, czy nie zrobi? No i tak byłem, nie wiedziałem trochę o co chodzi. Okay. No i zacząłem do nich mówić, powiedziałem swoją historię. I potem powiedziałem: To słuchajcie, pomodlimy się, żeby Duch Święty przyszedł. I żeby was dotknął, żeby, żeby działał tak jak chce. No i pamiętam, jak skończyłem, powiedziałem tylko: Przyjdź, Duchu Święty. No i się zaczęło w całym mhm. namiocie. I mówię, to, to ważne, że to, jakby ekipa docelowa to jest tutaj, czy grupa docelowa to są gimnazjaliści, mhm. których. Nie oszukasz, nie wkręcisz, jakby nie zrobisz, wiecie, no to, to jest czysta szczerość, 100% są po czujni, prostu, czujni. Tak, są czujni. Becieklini. I nagle widzę, jak ci młodzi padają, jak jeden po prostu obok drugiego, pum, 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 hmm. pum, pum. Ktoś zaczyna płakać, ktoś zaczyna w ogóle, wiesz, zareagować w taki sposób. Hmm. Mówię, widziałem już te rzeczy, więc ja jakby to nie było pierwsze moje doświadczenie, ale wiem, że to jest grube, co się tutaj dzieje. To trwało przez godzinę? Kiedy ostatnia osoba wstała, <laughs> najgorzej doszła transmisja na żywo, mówię, wyłączcie to, bo to zaraz. On no, nikt bardziej... nie stoi. No, no. To, tak, no, duż, tam duża część tej grupy tak, mm -hmm. miała takie doświadczenie. I, mm -hmm. I kiedy podchodziłem do nich, pytałem, co się dzieje, to oni, oni mówili, że, że pytam, co czujesz, bo chciałem zobaczyć, czy wiecie, czy to idzie w dobrą stronę, czy w jaką to stronę idzie. No, i, I wszyscy mi że, że odpowiedzieli, że czują miłość. Nie? Że czują miłość, która ich, Ja myślę, że to, ta miłość ich uwalniała. To były jakieś rany, które po prostu Bóg chciał uzdrawiać wtedy. No ale wiecie, to, to hmm. jest. Stajesz naprzeciwko tej, tej dużej grupy ludzi, widzisz, co się dzieje, i ty wiesz, że to jest zbyt grube, żebyś ty sam sobie mógł to podpisać się pod tym, nie? że okay. to jakby. To nie jesteś ty. I to są najlepsze dla mnie, najbardziej, najmocniejsze momenty podczas spotkań modlitewnych. Nie zawsze tak się dzieje, bo to też nie jest tak, wiecie, hmm. że, że to na każdym spotkaniu tak to wygląda. Hmm. Ale kiedy ja wiem, że ja tracę kontrolę w dobrym tego słowa znaczeniu nad spotkaniem i widzę, że Pan Bóg zaczyna dotykać ludzi i robi to po swojemu, no to się czujesz w tym po prostu jak mały pionek i i czujesz po prostu swoją wielką grzeszność w tym wszystkim i to jest bardzo takie może nie poniżające, bo to jest złe słowo, bo to było negatywne słowo, ale takie, że najchętniej bym poszedł do spowiedzi i się wyspowiadał z wszystkiego, co w życiu zrobiłem. No to jest ciekawe. Chciałbyś też coś powiedzieć. Jeżeli mogę, to pociągnijmy ten wątek, bo wiesz, co mnie to interesuje, czy faktycznie jak doświadczasz czegoś takiego i to z częstotliwością bardzo, bardzo dużą, że to jest dla ciebie taka rutyna, można powiedzieć, to mimo wszystko masz czasami wątpliwości. No, ja przepraszam, że ja tak odpowiadam na te wasze pytania w dużych partycjach, ale no bardzo ale, dobrze. O to, ale dobrze, że pamiętacie spoko, o co spoko. chodziło. Czy czujesz, że czasami jednak pojawiają się te wątpliwości, bo ja tego jestem ciekawy, czy da się uzyskać taką wątpliwości, wiarę że... bezwarunkową. Wątpliwości propos tego, czy faktycznie moja wiara jest wystarczająco silna, czy faktycznie jestem wystarczająco dobry, wystarczająco, wiesz, nazwijmy to, nie wiem, przygotowany do tej roli, którą pełnię i tak dalej, i tak dalej. Czy wątpisz w siebie, wątpisz w Boga, wątpisz w swoją religię? Czy są takie momenty? Wiesz co, na szczęście to, co robię, nie wymaga ode mnie wiary we mnie mhm. i i wiele razy myślałem sobie, że już mówiłem, panie Boże, wybrali sobie złego człowieka do tego. Na zasadzie, że ja chodzę co dwa tygodnie do spowiedzi na przykład. O, tak powiem. Mm -hmm. A naprawdę, jakby mam, mam się z czego spowiadać. Na zasadzie takiej, że, 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 że to nie jest tak, że dzieją się takie rzeczy przez człowieka, który jest bezbłędny. Jakby to na szczęście nie jest w chrześcijaństwie rzecz taka. No, Pan Bóg się posługuje słabymi ludźmi. I. I dlatego myślę, jestem tu, gdzie jestem, i robię to, co robię. Faktycznie to wymaga czasem takiej wytrwałości, bo już byś sobie odpuścił i powiedział, naprawdę to jest za duże na mnie, bo, bo, bo już ile razy można upadać, ile razy można przepraszać Pana Boga za to samo i ciągle wracać do czegoś, nie, i tak dalej. To jest historia o mnie. I ja nie, nie robię z siebie nad człowieka, bo nim nie jestem. Z drugiej strony wiem, mhm. że jak pilnuję modlitwy, że jak jestem. W czy wie, wiecie, jakby korzystam z sakramentów, czytam słowo Boże, jestem w modlitwie, to jestem w stanie po prostu przenosić góry. A jak przestaję się modlić, myślę sobie, Boże, jak ty człowieku, to przez lata nosiłeś to wszystko, bo widzę, że nie mam siły. Więc ja widzę ogromną, ogromny wpływ tej modlitwy, mojej relacji z Bogiem na to, co robię. I wtedy czuję się silny. Więc czy miałem takie momenty, no na pewno miałem masę takich myśli trochę pysznych na swój temat. No bo mhm. na przykład, nie wiem, pamiętam jak głosiłem pierwszy raz na stadionie narodowym. To było w 2017 roku z takim księdzem Baszaborom. Może tam słyszeliście, tak, bo wszyscy gadali w mecie tak, tam, nie, że tam, czy w internecie najpierw on pierwszy raz zapełnił stadion, więc tak. wszyscy o tym gadali, że jakiś szaman z Afryki przyjeżdża i, i robi, robi jakieś zbiorowe modły na stadionie. No i potem drugim razem ja zostałem zaproszony, żeby też z nim głosić. Nikt mnie za bardzo tam nie znał. A ksiądz, który Jeszcze organizował trochę. to wydarzenie, na modlitwie dostał y, słowo, że mają mnie zaprosić. Uważam, że mm -hmm. to by, byli szaleni. Wiecie, masz 40 tysięcy ludzi, mm -hmm. arcybiskup, biskup tam siedział, w ogóle masa ludzi, i zapraszacie chłopaka, który ma powiedzieć dwa razy 45 minut nauczanie. Czyli to w ogóle co go tak świeccy, to tak nie, księża tam nauczają i robią. Nie? No, 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 On mnie no. zaprasza, bo dostał to na modlitwie. I on musiał zrezygnować z tego, że on nie będzie głosił, tylko ja. Więc uważam, że to w ogóle było szaleństwo, pokora i kombinacja wszystkiego, co ten. dostał to na modlitwie, jesteś wpadł na ten pomysł, tak? No, w sensie modlił się, modlił i mówił nagle, kiedy się modlę, zobaczyłem obraz Twojej twarzy. To jest taki też charyzmatyczny ksiądz, ksiądz który od Pana Boga wiele odbiera. To u ksiądz, jest, który ewangelizuje na Ustoku, jeździ z konfesjonałem mobilnym po galeriach, no, szalony gość generalnie. Konfesjonał okay. mobilny. Tak, tak. A może go zaprosicie kiedyś, to tak, przyjedzie konfesjonalnym. Myślę, żeby przyjechał. Ksiądz Rafał Jarosiewicz. I przez Kąpiesjoną to mobilny. dociera do ludzi, do których nikt nie dotrze, którzy nigdy nie pójdą do kościoła albo nie poszliby. Okay. No i historia ma niesamowite. Mm -hmm. No i on jakby wpadł na ten pomysł, zaryzykował, zaprosił mnie. Mm -hmm. no, i, e, no i to był kolejny boom. Po, po reportażu w Dzień Dobry TVN to był drugi kolejny boom, tak. że, że jakiś młody chłopak i na początku. Nikt nie wierzył, że powiem coś mądrego, nawet znają i mówili: ktoś Dzisiaj ich znam. I mówili: Myślałem, że, że, że ty wyszedłeś, jakiś młody chłopak wyszedł zrobić ogłoszenia. On tak gada i gada i takie to całkiem zaczęło być sensowne. No, to no, ale i ten, że młody, to tak. I, no właśnie. No, pudelek napisał kiedyś, że miałem bardzo ładnie uprasowaną koszulę. No to po pudelkowemu, to zdecydowanie. Tak, e, no, więc to był taki, taki, taki fakt. Zawsze znajdą głębiej. w tym bardzo, no A że sam się pracuje, to komplement. E, no ale co chciałem powiedzieć, że, że po tym wszystkim Wszyscy zaczęli mnie kochać. To było takie coś, wiecie, że o, tutaj młody tam charyzmatyk. Pamiętam, ile ludzi zaczęło przyjeżdżać do wspólnoty do Skierniewic znowu druga fala, zaproszenia. Skierniewice to pomieściły, to jest niebywałe. No, nie? Dokładnie. no. Także to nie takie cztery domy i trzy ulice, czy tam coś, jest trochę więcej ludzi. Mm, no ale i, i wiecie, i ta fala miłości się skończyła i przyszła mm. druga fala. Mm. Pod tytułem O, Zieliński heretyk, protestant, chociaż to w ogóle nazywanie kogoś negatywnie protestantem. To też jest takie trochę... Phenoman, nie? No, ale dobra, dobra, nie, jakby to inne temat jeszcze. W każdym razie ymm, dostałem sporo po głowie, no i między innymi to było, że pyszny, że coś tam. No i pojechałem kiedyś na kawę do tego ojca Johna i mówię, yy, no, że tak trochę teraz nie tak łatwo po tym stadionie, bo tu o mnie gadają, tu o mnie coś tam, tu że mm. tego, tam tego. Ja mówię, i że pyszny, <noise> a on mówi... No, bo pewnie jesteś pyszny, nie? I on tak do mnie, takim swoim szczerym uśmiechem. No i który chłopak w Twoim wieku głosił do całego narodu, w sumie do 40 tysięcy na ludzi rekolekcję na narodowym? Dwa, dwie, dwie, te, dwie, dwie katechezy czy dwie nauczania. No i pewnie jesteś, I ja tak potem pomyślałem. No pewnie tak. I potem no, zobaczyłem, Tak, i że kurczę, no, że to nie ma czego się tutaj bać na takiej zasadzie, jak ktoś Ci mhm. mówi, jesteś pyszny, to i chcecie zjechać, a Ty mówisz, no jestem. Mhm i on nagle nie wie, co ci powiedzieć. Nie? W sensie, że no, przyłożył mi jak mógł, ja się na to zgodziłem, no i koniec trudnej historii. Mhm. Także bywały takie momenty, gdzie trochę myślałem sobie o sobie za często, za dużo. Mhm. E, no. Kurczę, no. To nie słyszałem właśnie no, fajne dobrze. zdanie, tak pojętując tylko ten temat, że właśnie pokora to nie jest myślenie o sobie gorzej, tylko myślenie o sobie mniej. Tak. Mega mi się to spodobało. Tak, o, bo to Luis czy... chyba powiedział. Chyba tak, chyba tak. Lewis. Otworzyło mi to głowę mocno. A, tak. A powiedz Marcin, czy zadawanie sobie szczególnie wśród młodych ludzi, ale nie tylko, takich egzystencjonalnych pytań, czy Bóg istnieje, co jest po śmierci, to jest już, już samo w sobie grzechem? Uważam, że w ogóle nie jest grzechem. To jest znak, że człowiek jest normalny i myśli, i to jest wszystko w porządku z tobą. Okay. Bo ja nie uważam, że zadawanie takich poważnych pytań byłoby złe w jakimkolwiek stopniu. Mhm. Uważam, że jest dobre i jak ktoś nie ma takich pytań, to bardziej bym się zastanawiał, czy jest ok. A to nie jest jakieś takie wątpienie, coś, coś, coś tego typu? A kto, że tak powiem, nam broni wątpić? A zobacz, dlatego pytam, czy to grzech w, jakby w, nie, w rozumieniu nie, takim. Nie, nie, nie. Uważam, że nie, że to jest wręcz przeciwnie dowód na to, że wszystko z tobą w porządku. I, i uważam, że ja też, ja może akurat odpowiadając na twoje pytanie mm. wcześniejsze. Którego nie zadałeś? Przecież ja, może... Nie, akurat, akurat to zadał, co tam, akurat to zadał. Niech to nie, Ale nie czytam z twoich myśli, no, nie, nie, <laughs> ten, nie ten charyzmat. No, tak, w każdym Chwała razie. A Panu bo to ja, Dokładnie. byłoby. się nogą przyżegnął. ale tak. opowiadam. <laughs> Cześć, z tej strony Janusz Walczuk, ja już oceniłem wykolejonych, a wy zróbcie to na wszystkich platformach streamingowych. Pozdrawiam. Uważam, że, że takie pytania, pytania są ważne i trzeba je zadawać. Yy, ja też w swojej posłudze, w swoim życiu, w swojej wierze, może yy, nie mam, yy, mam zwątpień w istnienie Pana Boga, bo to chyba to, to jest to, do czego chciałem Było wrócić. W czasie, tak, 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 tak. Yy, bardziej na zasadzie miałem wątpliwości, czy to co robię, czy ja to robię dobrze, czy yy. ja tu wszystko gdzieś tam jest tak zrobione, jak powinno być, czy. Yy, no nie wiem, czy moja relacja z Panem Bogiem jest właściwa, czy gdzieś tam nie idę w krzaki, czy gdzieś, wiecie, no to jest ryzyko, mm, no bo mm. masz kanał, na którym cię ludzie słuchają, tysiące ludzi, wydarzenia duże, jeździsz po kra różnych krajach, po Polsce, i dzieją się super rzeczy, Jasne. no i przychodzą różne, różne wątpliwości czasem do ciebie. Nie? Znaczy to... właśnie twoim zdaniem wszyscy ludzie, którzy krytykują Kościół, często, często naprawdę mocno, to oni też popełniają grzechy? Kto ich nie popełnia, aczkolwiek to ja, ja też nie jestem z tej ekipy, w której uważam, że, że nie, nie potrzeba się przyglądać rzeczom i jak, jak widzimy, że coś jest złego, to nie nazwać tego, że jest złe. Więc pytanie, czy to nazywamy krytyką, czy nazywamy krytyką to, że szukamy zawsze u kogoś, a nie widzimy u siebie na przykład, bo to jest hmm. też inna sprawa. Aczkolwiek ja nie, ja nie patrzę na ludzi w taki sposób przy całych tych nagonkach. Że, um, że oni są źli, a ja jestem dobry, bo ja będę bronił, a oni będą, y, będą atakować. Nie? Bo, bo uważam, mhm. że jeśli coś jest złego, to trzeba to nazwać złem. I nawet jeśli to jest w kościele, to trzeba to nazwać złem w kościele. I ja jak widzę, że coś się złego dzieje w moim kościele, w którym jestem, to nazwę to złem w moim kościele, w którym to widzę. I, mhm. i moim grzechem, może większym, będzie to, jeśli widzę ten grzech i widzę to zło i powiem, że tego nie ma. Okay. I że... I wyparcie? że mm. Tak, wyparcie, które pokazuje, że mm, wszystko, co moje jest super i święte, no bo trzeba sobie powiedzieć, Kościół jest pełen ludzi grzesznych i taki Kościół, słowo Boże mówi, za taki Kościół Jezus umarł na krzyżu. On, on nie mówił, umieram Bezda. za kościół, który jest bezbłędny, tylko właśnie za grzeszny, po to, żeby go zbawić. Mm -hmm. I teraz usprawiedliwianie grzechu w żadnym położeniu nie jest dobre. E, szczególnie jeśli dotyczy się tych, którzy mają tę prawdę głosić czy żyć w jakiejś przejrzystości, o, którą, o której mówią sami, prawda? Więc, więc nie mam czegoś takiego na pewno, co się zauważa, że no nie wiem, czasami są dwie ekipy. Są dwa, dwa jakieś takie skrajne obozy, i teraz Kościół bronimy, 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 bo wszystko jest dobrze i nie, nie dam sobie okay. powiedzieć, okay. że jest źle. E, tylko ja właśnie jestem bardziej w tej, w tej grupie, gdzie ok, jestem tu. Jeśli coś jest złego, to chcę to zobaczyć, chcę to naprawić i chcę za to przeprosić. Okay. I I tak tak się zobacz, mi się to, to To bazując tu na przykładzie, bo to może być fajne w kontekście no. tego, co powiedziałeś, to zobaczmy właśnie w taką prostą tutaj egzemplifikację tego, o czym mówisz. Czyli Jan Paweł II. I no. to, co się wydarzyło ostatnio, to, co wyciekło przynajmniej, wiadomo. Może nie mamy potwierdzenia. Są różne materiały, różne spojrzenia na tą sprawę. Jestem ciekawy twojej perspektywy, tak szczerze. Jak mhm. ty na to patrzysz? Mhm. Jako na katolik, na Jana, Jana Pawła II i też sytuację. I tak, i to, że prawdopodobnie możemy domniemywać, że wiedział o przypadkach pedofilii w polskim, w polskim kościele. Mhm. To jak czujesz? Jak do tego podchodzisz? To będzie moja osobista. Jakaś tak, tak. tam ocena sytuacji. Ja się mogę też mylić i, i mogę, mogę nie mieć całości wiedzy w tym wszystkim. Mhm. Ale uważam, że na temat trzeba spojrzeć bardzo szeroko i z dużą taką też pokory, z, do, z dozą pokory, że nie wiemy wszystkiego, nie siedzimy komuś w sercu, w głowie, i poza tym nie możemy z nim porozmawiać, bo już nie żyje. Mhm. Ale no czasami, czasami, wiecie, no jest łatwiej uderzyć w w kogoś, no kto się nie umie obronić, no nie w tym momencie. No ale to też nie chodzi o to, żeby, żeby z drugiej strony pielęgnować pomnik, którego nie można dotknąć, ani nie zadawać pytań, bo to też by było nie bardzo. Chyba nie? ignorancja to by była. Tak, co? i uważam, że to też nie jest, nie jest dobre. Mhm. E, ja, ja na to patrzę w ten sposób, bo, bo przekładam trochę kalkę, oczywiście to jest inna płaszczyzna, znaczy, może inna, inny kaliber. Nawet filmu, o którym wspomniałeś, na mój temat, tak, on tak, najpierw tak. trwał 2,5 godziny. W... Fałszywy charyzmatyk, znaczy, zdemaskowany, On jest tak absurdalny film, nie widziałem. Nie, tego się nie da tak? oglądać, wiesz, w sensie sposób prowadzenia y Narracja narracji to. w tym, w tym jest... materiale jest straszny. Nie? Ale wiecie, pamięta? że wielu ludzi w to uwierzyło? Ja się w ogóle przestraszyłem tego gościa, szczerze mówiąc. On miał taki obłęd w oczach, że... A z ciekawości... Ale dobra, wracając jeszcze, to, wracając. Tak, tak, ale wrócimy do tego, bo ja tylko chciałem o tym tylko powiedzieć, że widziałem, ile tam było Ponaciąganych prawd, półprawd, pościąganych po, po, jakby, wiecie, coś, co powiedziałem, ale ktoś do tego dorobił narrację. nie, Albo coś, co zacząłem mówić, a ktoś tutaj zrobił pauzę i powiedział: A widzicie, a to nie było w ogóle moim zamysłem. I teraz trochę patrzę na, taki, na, taki, na taką łatwość, którą ma się dzisiaj w dorabianiu narracji, i w, szczególnie jeżeli dysponujesz ogromną siłą, jaką są media. I chcesz zrobić komuś zły PR, każdemu możesz zrobić zły PR. Nie? Tak od ogółu na razie zaczynam. Jasne. Więc to już mi daje taką przestrzeń, żeby ostrożnie z oceną, szczególnie, że no, jeśli dotykamy takiej ikony postaci jak Jan Paweł II, mhm. nie da się zaprzeczyć, ile mu kraj zawdzięcza, ile zawdzięczamy w wielu kwestiach no tak. itd. Tak i też myślę, że w, cały, w tym wszystkim oczywiście nie chodzi o to, żeby powiedzieć o tyle mu zawdzięczamy, to nie, nie dorabiajmy złej interpretacji do czegoś, tylko że też pokazać tak. trzeba dobre rzeczy. I uważam, mhm. że ja o tym filmie mówiłem do, tylko na moment, że, um, że taki film byłby do obejrzenia, gdyby ktoś po, pokazał dobre strony i złe strony. I no wtedy tak. widać, całość że chcemy zrobić całość perspektywy, a mhm. nie zrobić jedynie złą. Mhm. Mhm. No i z tego, co ja to gdzieś tam śledzę sobie, patrzę, czytam, obserwuję, słucham w temacie Jana Pawła II. I czasowników. No, e, czałem. Tak, czałem. widzisz, rozszerzony polski. Ile ty robisz. Kurde, a tak mało książek czytam. Ale dużo e, piszesz. E, dużo piszę, <laughs> tak. To jest no, kolejna historia ciekawa. Wrócimy. Wrócimy. No i myślę, że, że na temat trzeba spojrzeć z perspektywy czasów, w których to się działo, mm. czyli tego też, jak Kościół zachowywał się w temacie albo się nie zachowywał w temacie bo to dopiero w jakimś momencie pewne narzędzia zaczęły funkcjonować no tak. i, one, i one były trochę późniejszymi narzędziami, które, no tak. które zaczęto. I naprawdę od momentu, kiedy się w Polsce zaczął, zaczął temat, to nie no. wiem, kilka lat trwa już, może nie, tak, tak, jakby tak, po tak, tych filmach tak, i tym wszystkim, naprawdę Kościół, uważam, patrząc od środka, robi dużo. Naprawdę jest duża praca wykonywana. Czy to już wygląda idealnie? Na pewno nie, ale ja naprawdę patrząc z tej perspektywy kościoła, będąc w nim, uważam, że robi się dużo, żeby jakoś zadośćuczynić i zrobić różne jakieś kroki, takie, żeby się o ile się można zrehabilitować w jakiś sposób. Co jest ciekawą też rzeczą w temacie negatywnych rzeczy, cały czas wiem, że mamy kontekst Jana Pawła II, ale tak. negatywnych rzeczy związanych z Kościołem, to to, że też trzeba wiedzieć, że za czasów komuny do seminariów wpuszczano księży po to, żeby byli tam, wiecie, szpiegami. Czyli święcono ich po to, i to są fakty, żeby robili od środka złą robotę. I dzisiaj wielu z nich być może jeszcze jest tam, czyli nie wyświęceni z powołania, tylko wyświęceni, żeby robić wiecie, zadania. Tam byli towarzysze, tam Aha. były różne osoby, wiecie, i to, i to wszystko tak. tworzy kontekst, że ktoś był tam też, żeby zniszczyć kościół od środka a on dalej trwa, mimo prób. Kiedyś właśnie arcybiskup Ryś powiedział, że to jest dowód na, na to, że Kościół jest naprawdę yy, Kościołem Boga, że, że tylu ludzi chciało już go zniszczyć od środka, a mu się nie udało, a im się nie udało, mhm. że on dalej funkcjonuje, to to jest cud boski. Mhm. Yy, no i jakby w całym tym takim kontekście, patrząc, że czasy były trochę inne, narzędzia były inne. Myślę sobie, jak jesteś Człowiekiem odpowiedzialnym za całą instytucję kościoła na całym świecie, nie tylko to, to nie jest tylko polski kościół, to jest mm. cały, cały światowy kościół nie? Jakby na całym świecie. Kościół katolicki ma, ma, ma swoje, swoje gdzieś tam oddziały, nazwijmy to. No to myślę sobie tak, przychodzi ci jakiś człowiek, coś ci mówi, i ty musisz pomyśleć nie tylko w kontekście tej jednej osoby, ale w kontekście całego systemu. Co zrobić, żeby ruszyć system? Nawet w rzeczach, które my robimy dzisiaj, to ja wiem, że to trwa lata. Jeśli my chcemy wprowadzić jakąś dobrą rzecz w funkcjonowanie kościoła, no to ja wiem, ile się zmieniło przez 15 lat, jak ja jestem świadomie nawrócony mm. i że to są strasznie powolne ruchy. Że rzeczy, które się 50 lat temu na soborze zadziały, do dzisiaj nie są wprowadzone a były dobre, bo ta machina mieli, po prostu Bardzo tak dobra. powoli i to też jest, uważam, tutaj taka kwestia i, i jasne, jak ktoś teraz tak weźmie i chce to sobie, to, to sobie uciąć i powie, no ale Kościół powinien zadbać o tą jedną owieczkę i wszystko, no, no w teorii tak, ale w praktyce system czasami jest trudny do przeskoczenia, a system był budowany przez ileś tam wiecie, wieków, nie? I, i, i uważam, że mogło być tak, bo ja też hmm. gdybam sobie, nie? Że wiedział i robił co mógł, ale to nie było wystarczające i to być może nie jest usprawiedliwienie dla Kościoła, że robił co mógł, a nic nie zrobił. Jakby, a to było niczym w porównaniu do krzywdy człowieka. Ale patrząc, słuchając, czytając Jana Pawła II, patrząc na świadectwo jego życia, nie chce mi się wierzyć, że celowo komuś nie pomógł. Nie? Bo to jest jakby ta kwestia. I jakby. To, to, to jest moje czytanie tego wszystkiego. Więc czy mógł popełnić błędy, czy mógł zaniedbać coś, mógł. Bo był tylko człowiekiem i też chodził do spowiedzi i się spowiadał. Ale czy zrobił to celowo? No to już bym, już bym tutaj nie był no, taki. No dzisiaj, dzisiaj jest tak głośno, bo też jego wizerunek jest wykorzystywany w potyczce politycznej. No, tak, no, to to wybory jest straszne i... przemieszanie. I to jakoś teraz jakoś się głośno dziwnie o tym zrobiło. Tak. A tak. więc co? Nie wiem, tak. takie poczucie, że my w tej kwestii jako Polacy przybieramy takie stanowisko bardzo czarno-białe. Tak, że albo on był dobrym no. człowiekiem, świętym, naszym wspaniałym ojcem świętym, albo jednak człowiekiem złym. Że brakuje jakiegoś takiego złotego środka, żeby powiedzieć: OK, był wielki, był naszym ojcem świętym. Tak. Ale jednak faktycznie popełniał swoje błędy, tak jak powiedziałeś, bo był człowiekiem. Dokładnie. Tego chyba brakuje, wiecie, o takiej elastyczności w myśleniu. Ale wiesz co, myślę sobie, jak mhm. jesteśmy w tych tematach kontrowersyjnych. zahaczmy też o osoby homoseksualne, bo ostatnio rozmawialiśmy z taką jedną z naszych gościń, z Izą Zabielską i troszkę troszkę z przypadku weszliśmy w ten temat, bo ona jest akurat osobą homoseksualną. Mhm. To zobacz, czujesz, że faktycznie ja zadam to pytanie ponownie, bo ono padło, yy, że faktycznie jest miejsce dla osób homoseksualnych w kościele? Myślę, że miejsce jest dla każdego w kościele. Um, czy kościół, w sensie ludzie, um, tworzą te miejsca i są na tyle um, przygotowani na to, żeby, żeby faktycznie wyjść do takiego człowieka, który no, jest w innym miejscu w poglądach mhm. jak on, no, to jest inne pytanie, bo, bo faktem jest to, że Pan Jezus e, no, przyszedł do wszystkich, nie? przyszedł mhm. do każdego z nas. Problem, który polega jakby na jakby problem jakiegoś homoseksualizmu, czy ta, ten, ten temat homoseksualizmu, Temast który. Słowo, tak. tak, bo problem na zasadzie jakby. W, tak, Zjawisko. Zjawisko. Mm -hmm. W temacie chrześcijańskim polega na tym, że my jako chrześcijanie no, mamy opartą swoją teologię i swoje, to jak wierzymy i w co wierzymy, na Słowie Bożym. No i w Słowie Bożym no, jest jasno napisane, o Katalogu grzechów, i tam jest wiele tych grzechów. To nie jest tak, że tylko homoseksualizm jest tam wypisany, ale on jest jednym z nich. Mhm. Tam jest o, o kłamstwie, o morderstwie, o zabójstwie, o oszustwach, o różnych rzeczach. Jest katalog bardzo długi, między innymi o mężczyznach, którzy współżyją ze sobą. No i teraz. E... Ale chodzi właśnie o fakt współżycia, nie samego tak, związku. Tak, o fakt współżycia, mhm. no bo może być wielu nieaktywnych. Homoseksualistów, mm -hmm. no i to nie jest grzech, na przykład, że ty czujesz jakiś popęd, czy masz coś w sobie takiego nieuruchomionego na zasadzie w aktywny sposób. No i to Aha. nie jest grzech, to nie jest przeszkoda dla ciebie, żeby nawet do sakramentów przy, przystępować. Mm -hmm. um, no, ale to, to, to jest, to jest ta, taki wątek. Jasne. I tu jest kwestia tylko tego, um, no bo ja jako katolik, czy jako chrześcijanin, no nie mogę zaprzeczyć też, że czytam w Biblii i powiem sobie, że tego nie ma. Nie? No, bo żyłbym w pewnej niezgodzie w tym, w co wierzę. Jakby, a to jest, to jest kwestia wielu tematów w moim życiu, nie? Też, mm -hmm. też odnoszącej się przede wszystkim do mnie, bo też bym mógł sobie powiedzieć nie kradnij, ale coś sobie ukradnę. No, bo sobie nagnę do sytuacji, bo akurat była taka sytuacja i sobie to usprawiedliwię. Mm -hmm. no, muszę brać to słowo tak, jak je czytam do swojego życia, ale to mi nie daje mandatu, żeby podejść do takiego człowieka i powiedzieć ty grzeszniku. Na zasadzie, mm -hmm. bo też katechizm o tym mówi kościoła katolickiego, że. Grzech trzeba nazwać grzechem, ale nie mamy prawa um, jakby stanąć wyżej nad człowiekiem. Nie? Jakby, że czym Aha. innym jest czyn, czym innym jest człowiek. I, i, I czyn możemy powiedzieć słuchaj, jakbym z kimś rozmawiał, czy ktoś by mnie zapytał nawet osoba homoseksualna, czy według ciebie ktoś mnie spyta, homoseksualizm jest czymś złym i grzechem. W mojej moralności tak, mhm. ale czy ja się przez to uważam lepszy od ciebie, y, czy coś mnie? Ja powiem. Powiem ci o moich grzechach, mm -hmm. z których nie, nie jestem z którego nie jestem szczęśliwy itd. Tak tak tak, tak, Więc tak. ja nikogo i uważam, że taka osoba nigdy w mojej obecności nie poczuje się gorzej. I ja nie jestem. chciałbym nigdy takiej osoby za ten jakiś tam taki czyn czy coś, bo sam znam swoje słabości, mhm. tylko ja to nazywam swoją słabością, ja cię a ktoś jest w innej sytuacji nie, w życiu. Nie? Tylko Jasne, właśnie bo... czy Marcin, czy Marcin mhm. jest miejsce w kościele, tak, tak, po, tak pokrótce. Słuchajcie, mogę osób. sprecyzować? Bo no. ja trochę nie sprecyzowałem tego pytania, ono jest bardzo ogólne, a no. to warto faktycznie wejść w konkret. Bo chodzi mi o to, że, że wiesz Marcin, okay, dajemy takie moralne prawo, że Osoby homoseksualne mogą tworzyć związki, bo to nie jest zabronione, a nie mogą faktycznie współżyć. No. I się zastanawiam, czy my przez to troszeczkę nie blokujemy ich miłości, bo ja zawsze miałem poczucie, że wiesz, akt współżycia seksualnego jest jakimś no. takim zwieńczeniem miłosnym, zwieńczeniem nawet duchowym, nie? I czy faktycznie to troszeczkę nie jest zamknięcie na miłość, nie? Dla nich. Zamknięcie no, im tej tu, sfery. Tu pewnie sfery, dochodzimy nie? do kwestii jakiejś definicji miłości, nie? Mm -hmm, czym mm -hmm. ta miłość jest, i, i pewnie tu się definicyjnie trochę to wszystko różni. Może się również, Dla mnie, no? wiecie, nawet jak podchodzę do tematu tak bardzo pochłopsku, w sensie nawet mm -hmm. zostawiając temat wiary na bok. Logika. No bo zaczęliśmy mówić o kwestii nauki na przykład, nie? Mm -hmm. że nauka mówi różne rzeczy, i że często się osobom wierzącym zarzuca, że no, nie wiem, wierzą, a nie myślą. Nie? To jest pewnie też jakąś prawdą, bo różnie była. A tutaj, jakby odkładając temat wiary, patrzę na naturę. No i widzę, co przynosi naturze korzyść, a co nie. Czyli co jest w jakiejś harmonii, a co nie. Że mężczyzna i kobieta współżyjący ze sobą przynoszą życie, nie? dają życie. Facet z facetem, kobieta z kobietą nie. I dla mnie na zasadzie takiej. Ale w przyrodzie to jest marcie naturalne. No, w sensie, że co? To homoseksualizm. Na przykład? No, nie tylko u ludzi. To jest jakby no. naukowo udowodnione, że w przyrodzie ogólnie, u zwierząt to jest jakby naturalna sprawa. No to tu jest kwestia taka, że też się nie uważamy za zwierzęta nawet, nie? Ale, ale to już jest kwestia wiary, dobra. W każdym razie chodzi mi o to, że nawet o gatunek mężczyzny, znaczy człowieka, czyli mężczyznę i kobietę, że to, co przynosi życie i utrzymuje gatunek ludzki w istnieniu, to jest ten układ, no nie? I dla mnie teraz to, że. No, gdzieś jest mężczyzna, mężczyzna, kobieta, kobieta, nie daje to tego, tego życia. No nie? Mm -hmm. to dla mnie jest to, jest, jest to też jakiś argument na to, że jaki był zamysł pierwotny. Wiesz tak no sobie właśnie, myślę, tak trochę to ciągnąc, bo, no, no. bo, bo, bo wiesz to, to fajnie, fajnie, żeby sprecyzować, bo wiadomo, różnimy się tutaj perspektywami, a ja tak sobie tak. zawsze myślałem w kwestii natury, że naturalne są też emocje i odczucia, które się w nas pojawiają. Nie? Mm -hmm. Jeżeli ktoś ma ten popęd seksualny do drugiej osoby tej samej płci, to być może to jest równie naturalne, jak faktycznie to, o czym mówiliśmy wcześniej, że wiesz, że mówimy o zachowaniu porządku w naturze, no ale może zachowaniem porządku w naturze jest faktycznie trzymanie się swoich emocji, swoich odczuć. Tylko, to, tylko ja, ja, się, ja się boję wtedy, bo ja też z różnymi ludźmi gdzieś tam współpracuję. Mhm. No, emocje, sami dobrze wiecie, że mogą być też zaburzone przez coś. Nie? Że teraz, nie wiem, ktoś robi komuś krzywdę. Wiadomo, jakby to mhm. idziemy w abstrakcję jakąś taką i nie chcę tego łączyć, że teraz żeby się no ktoś poczuł oskarżony o coś. Tylko mówię o teorii, rozmawiamy sobie teoretycznie. Tak, 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 tak. Że, nie wiem, ktoś idzie zrobić, nie wiem, napad na bank, no bo czuje, że robi dobrze, to nie jest usprawiedliwienie tego, bo poczuł, bo to był jego popęd, bo akurat miał jakąś misję w życiu do wykonania, bo myślał, że jest Batmanem. No, no nie wiem, jakby no coś tak. w tym stylu. Jest, uh -huh. mam, mam w sobie też, jakby uh -huh. taką obawę, tak po ludzku zupełnie, czysto teoretyczną, do nikogo nie pijąc, tylko że jeżeli powiem sobie, że to jest ok, to co mi potem będzie, no nie wiem, stało na przeszkodzie. Że jak y, pomyślę o zwierzęciu jakimś, i że będę miał popęd do zwierzęcia, i wiem, że to się gdzieś dzieje, bo to się w świecie dzieje. Dlaczego no, są i takie przypadki? No, tak. No? tak. I teraz tak, jakby tak, chodzi tak. mi o sam pewien tryb myślenia, nie, że, że no tak. ja sobie mogę wymyślić, że to będzie dobre, ale w moim odczuciu i w, i, i w, moim, w moim nazwaniu rzeczy po imieniu. No, gdzieś, gdzieś mijam punkt przy samym początku, nie. No tak, bo, wiecie, bo czym innym są takie impulsy chwilowe, momentalne, a czym no. innym faktycznie takie długofalowe odczucia, nie ja, ja mam, racji, ja mam wrażenie, mówię. że kogoś byśmy musieli tutaj zaprosić, kto jest jakimś psychologiem, psychoterapeutą, Żeby by to powiedział, przeanalizować, no. też przeanalizować na ile coś może być zaburzeniem i odczuwamy to tak i tak, a mm -hmm. na ile ja nie jestem kompetentny też w takie rozumieć. Ale śliśmy poza twoją perspektywę. No. Ja, ja się właśnie tak zastanawiam, mm -hmm. czy ta cała debata, którą toczymy mm przez ostatnie lata o społeczności osób homoseksualnych. To nie oznacza, że my troszkę robimy postęp jako społeczeństwo, doceniamy tą różnorodność, ro, różnorodność, dostrzegamy ją. Nie masz takiego poczucia? Bo ja mam poczucie rzeczywiście, że, że otwieramy się na ludzi. Bardziej. No nie wiem, ja byłem w Nowym Jorku na paradzie, przez przypadek, <grym> bo przyleciałem akurat do Nowego Jorku na jakąś tam posługę. Mhm. No i skala tego i sposób, w jaki to się tam przejawiało, no to było grube. Znaczy, to jest skrajność. Ale pejoratywnie jest... mówisz, czy... czy... W drugą no W takim sensie, że no, grubo się ludzie tam faceci z facetami, obnosili, A, że odpadań, było to. Ale nie robią specjalnie. No wiem. To nie? Nie, nie wygląda tak na co dzień. Nie? Ech, no wiem. <laughs> Dlatego ja też tak jak mówię, chciałbym, żebym był dobrze zrozumiany. Mm -hmm. Po pierwsze, się nie mądzę, tylko mm -hmm. nazywam swoje wątpliwości, które tak. mogę po ludzku mieć. Patrzę też na temat z perspektywy mm, chrześcijańskiej w oparciu o Słowo Boże, no, które znam, więc. To kształtuje moją tożsamość I, i też się tyczy mnie, bo jak czytam w Słowie Bożym coś, co widzę, że w moim życiu jest inaczej, mhm. to moje nawrócenie polega nie, że dostosowuję Biblię do siebie, co się próbuje czasem robić, tylko ja dostosowuję mhm. swoje życie do tego, co jest tu napisane, i to jest nawrócenie. Nie? Mhm. E, i, I przede wszystkim mówię o sobie tutaj. Nie? Przede wszystkim mówię o, o swojej słabości, swoim grzechu, swoich rzeczach. I nie chciałbym być tutaj odebrany przed specjalista i się mądrzy na ten temat, bo tak się nie czuję. Więc czy jest miejsce na takie osoby w kościele? Jeśli taka osoba jest nieaktywna na zasadzie seksualnym, to tak jak mówię, ymm, czy na tym tle seksualnym, no to ona ma dostęp do sakramentów, czyli Kościół daje pełne prawo do tego, że możesz przystępować do, 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 do sakramentów. Jeśli jesteś aktywny, no to nie, ale to tak samo się tyczy osób heteroseksualnych, które przed no, też przed ślubem współżyją ze sobą i nie ma tam chęci nawrócenia i jakiegoś takiego, wiecie, no, przy, przy, przysiężenia okresu. sobie też w, w sakramencie. Nie? powiedz, bo, właśnie, no, okay. bo się zastanawiam, na czym mogłaby, na czym właśnie mogłaby polegać ewentualna taka liberalizacja Kościoła? Na czym Kościół się zastanawia, żeby pójść krok do przodu? Czy to jest na takiej zasadzie właśnie, że jakby trzymamy się z swoich zasad, i jakby nic nie zmieniamy, nie idziemy krok dalej, nie otwieramy się na to, co się teraz dzieje na świecie? Jak to się to, Wiesz to, co? Jak to wygląda teraz? Ja widzę to tak, że są przestrzenie w kościele, które ym, mogą się dostosowywać do, do, do czasów, w których żyjemy, ale są takie co do istoty, których nie zmieniamy. A jakie na przykład mogą? Na przykład, yy, no nie wiem, yy, jesteśmy w temacie na przykład Mszy Świętej, która jest dla katolików no, czymś mega ważnym i tak dalej. No i teraz jest kwestia taka, że co do istoty, czyli tego, co się dzieje, czyli że przyjmujemy, wierzymy, że to jest ciało Pana Jezusa i krew Pana Jezusa, co jest w ogóle ciekawe, też medycznie pod kątem cudów eucharystycznych, gdzie są badania potwierdzone też można je poczytać, co, co tam z tych wyników się czyta, nie, o, o tym, że, że jest tkanka mięśnia sercowego, mężczyzny w agonii. To się powtarzało już parę razy, więc to o tym też można zrobić super reportaż i, <grymnie> i One tak chyba dales. powstawały. Powstawały. No pytanie, Tylko czy to ma wpływ na społeczeństwo i, i czy to się w to, co zmienia w życiu człowieka, mimo że masz dowód, masz media ja tak i tak masz. Znaczy, tak, chyba z pierwszym oczyma no, tak patrzą na to. Nie? No, pewnie tak, no ale jakby o tym mówię, nie, że istota musi być zachowana, ale teraz na przykład forma tej liturgii, na zasadzie takich tych rzeczy zewnętrznych, um, czyli ten ryt, tak zwany, bywał różny. Aha. I pojedziesz nam mszę w Afryce, wygląda inaczej, po, po jego, bo tam ta muzyka, postrzeganie też muzyki, oni są inni nie, w tym wszystkim. Tak. W Europie jest inaczej, tu jest inaczej, więc myślę, że jest przestrzeń i na tym każdy episkopat w kraju musi hmm. myśleć, co dostosować, żeby było bardziej zrozumiałe. Bo ja też spotykam się hmm. z różnymi osobami, nawet nie wiem, no, z reprezentacji Polski, tam z piłki, no, piłki nożnej i tak dalej. Modlimy się z różnymi osobami, spotykam Super. się, gadamy. No i oni też mówią, o, no, chodzę na tą mszę, ale jakoś tak ciężko mi, bo tu ani muzyka radosna, jakaś taka. Przecież no ten Pan Bóg jest dobry i ten. No, i ani tu się czasem nie usłyszy jeszcze słowa, które jest. Więc to są no. rzeczy, które można się zastanowić, czy, czy nie powinno być na takim poziomie i w taki sposób to przedstawiane, żeby człowiek w tym współczesny uczestniczył. To czujesz, że faktycznie podczas takiej tradycyjnej mszy w Kościele Katolickim w Polsce faktycznie pojawiają się takie emocje, które przybliżają nas do Boga? Bo ja zawsze wiesz, co tak subiektywnie patrząc, jak chodziłem na msze swego czasu, to miałem zawsze takie poczucie, że kurczę, to nie jest ta radość, ta miłość, której ja poszukuję, no, nie? że no, brakowało mi no, tego, żeby to odczuć. No, Jakie jest Twoje zdanie? Jak no myślę, patrząc? że tak naprawdę wiecie, no, gdyby tak sięgnąć sedna, no to ja chodziłem przez całe życie na niedzielną Eucharystię i potem doświadczyłem tego swojego nawrócenia no tak. i chodziłem na tą samą Eucharystię. Mhm. I przed nic nie przeżywałem, a po zacząłem i chodziłem codziennie. Przez rok czy czasu czy to była kwestia wewnętrzna, kwestia mojego otwartego serca, bo ja nagle zacząłem doświadczać, przeżywać, a nic się mm -hmm. nie zmieniło. Z drugiej strony, żeby podprowadzić, nie każdy ma taką łaskę, że doświadczy takiej zmiany i trzeba mm -hmm. tego człowieka podprowadzić pod to. No i tutaj ta forma może być pomocna, nie? że teraz pojawi się jakaś taka muzyka, która będzie lepszy, lepiej zrozumiana, zrobiona na poziomie, zrobiona profesjonalnie, dobrze. Słowo, które będzie kierowane przez księdza, to nie będzie polityka, tylko to będzie Słowo Boże, które będzie potwierdzone życiem i tak dalej, i tak dalej. I To wszystko sprawia, że do tej istoty dochodzisz i ją przeżywasz, przeżywasz. Mm. Wiecie, na naszych spotkaniach, które mamy e, z modlitwą o uzdrowienie i tak dalej, to są spotkania, które trwają czasami po 5 godzin. I tu w Warszawie, wiecie, no mamy po półtora tysiąca, czasami ludzi, dwa tysiące ludzi na spotkaniach, różnie, zależy. Mhm. I ostatnio ludzie stali przy nogach, przy ambonce tam moich, jak stałem, że ten, bo nie było, nie mieli gdzie usiąść, nie? I oni siedzieli mhm. tam przez pięć godzin. I każdy, jak wychodzi stamtąd, mówi, nie wiem, kiedy to minęło. Więc, ale no, tam też jest zadbane o to, żeby była w miarę temperatura. Mhm. E, też muzyka pomaga, nie przeszkadza. No, słowo jest głoszone no i Bóg, który działa. Nie? Jakby to jest coś, co, ludzie, co ludzi tam trzyma. Nie? Mhm. No więc jakby to jest ta okay. forma, o, bo pytałeś o to, co jeszcze. Nie? Tak. E, myślę, że to na przykład. Mhm. E, tylko nie wiem, czy bym to nazwał też jeszcze taką liberalizacją, ale na przykład kwestia celibatu, który jest. O to też chciałem zapytać. To no, po pierwsze, trzeba sobie powiedzieć, że celibat nie jest czymś od początku w kościele, bo, bo jak czytamy sobie Biblię, to tam na przykład jest napisane, niech biskup będzie mężem jednej żony, nie? bo jak dobrze prowadzi dom, to będzie dobrze prowadził kościół. No i teraz o? przez wieki pewne rzeczy się zmieniały, no, co też należy rozumieć pozytywnie, w takim sensie, że jeżeli sytuacja, która jest w danym czasie w kościele nie wiem, wymaga tego, żeby ten ksiądz czy biskup był sam, nie miał, nie miał rodziny, nie mhm. miał żony, no to, to to może pomóc w wielu rzeczach. Byłem w kościele grekokatolickim na Ukrainie, bo tam jeździmy też nawet w czasie wojny, ekipy od nas jeżdżą i to jest też niezwykłe, co tam Pan Bóg robi. Mhm. I tam spotkałem księży grekokatolickich i oni mogą mieć żony i mogą mieć dzieci, ale, ale powiem wam, że to wcale nie jest łatwiejsze, bo ja pamiętam z takim księdzem, jechałem w aucie, w Polsce wszyscy mówią... Nie żony wcale nie jest łatwe. W Polsce, w Polsce e, wszyscy mówią, zdej, zróbcie jakby porządek z celibatem, to się problemy skończą, a tam jedziesz z tym... Mówią, <sum> Będą inne... Boże Marcin, mówię, jest to moja żona, nawet nie chciała ze mną na rekolekcję przyjechać, a dzieci w domu, a coś tam. Wiesz. I naprawdę widzisz, że ile on musi mieć głowy teraz w tym, żeby być w domu. No tak. nie? I nie masz wtedy tego czasu na dłużpasterstwo i tak dalej. Więc, Ale z drugiej strony inaczej no, wszystko interpretuje, a wtedy dłużpasterstwo tak. ma inną jakość. Więc myślę, że to, to jest to, co w kościele od początku funkcjonowało, mm -hmm. że. Osoby powołane do tego, żeby być w celibacie są w celibacie. Osoby, które nie są do tego powołane, miały normalnie małżeństwo. I taki pewien wybór no pewnie byłby w jakiś sposób zdrowy. No nie chcę być znowu mądrzejszy od papieża w tym wszystkim, ale mówię o plusach i minusach. No więc, więc wiem, że papież to rozważa. I mówi o tym, mhm. ale czy to się stanie, no to trzeba też mocno rozeznać, bo takie kroki, bo co wtedy na przykład, wiecie, to się pojawiają znowu no pytania. No. Mhm. Co z tymi, którzy przez całe życie żyli tak, a teraz wejdzie nowy przepis, jak oni się mają odnaleźć? No bla, bla, bla. No i ciężki, dużo wycieczki temat. A no. propos właśnie, jak e, m, przez moment byliśmy przy temacie Ukrainy, dlaczego papież Franciszek nazywa, ko, nazywa e, wojnę ukraińsko-rosyjską konfliktem? Nie wiem. Trzeba się papieża Franciszka, jakby zapytać, ale też nie wiem, czy tego już nie, nie nazwał właściwie, bo, bo nie śledzę tego trochę. Z papieżem Franciszkiem są takie problemy, że e, znaczy ja go miałem zaszczyt poznać. Byłem parę miesięcy temu z nim na spotkaniu takim tak. dwugodzinnym i. Uważam, że jest to niesamowity człowiek, wiecie, sam fakt takiej pokory, przyszedł, z każdym się z nam przywitał, a już ledwo chodził. Z każdym, każdym, wiecie, zapytał o imię, mogliśmy się przedstawić, mogliśmy porozmawiać i tak dalej, więc to klasa człowiek, siedział na krześle jak każdy z nas, w ogóle no, niezwykła postać, uważam. Okay. Ym... Bo słaby sobie, słaby sobie wizerunek buduje takimi Znaczy powiem i... tak, jemu, jemu też Kościół, może nie znaczy prasa, może nie, nie, że Kościół, ale prasa wokół kościelna nie pomaga, bo on, on, on nie jest tak jak Benedykt, który był takim punktowym, każde słowo ważył i ono takie teologicznie miało swoje znaczenie. On jest po prostu gościem z Ameryki Południowej, z Ameryki Łacińskiej, gdzie tam jest inna kultura, inne myślenie, tam jest Jasne. bardziej na zasadzie idę do Ciebie, właśnie on ma z ludźmi żyć na ulicy, on z ludźmi gada, on z nimi przebywa, on, on się tak dobrze czuje. Pierwszy wychodzi, więc co, mnie, co mnie też mało kto... Znowu pytanie, dlaczego mówi się o złych rzeczach, a nie o dobrych? Wszyscy pytają o tą wo wojnę, a mało kto mówi, że on jak była pandemia, to kazał wybudować na placu prysznicę dla bezdomnych. On mówi do krajewskiego swojego jałmużnika, Polaka swoją drogą, też niezwykłego człowieka. Mówi, nie chcecie widzieć z pieniędzmi, bo wszystkie pieniądze masz dawać na bezdomnych, na głodnych, na biednych i to jest Franciszek. To pomija, to I teraz wiesz, to to dla mnie to jest Franciszek mm -hmm. po pierwsze, a. A dopiero potem się zastanawiasz trochę nad tymi rzeczami, okay. dlaczego, bo mm. trzeba też wiedzieć, że Watykan też jest państwem, więc on jest trochę jako głowa państwa, tam trochę niestety też wchodzi polityka. Do nas takie w sensie informacje w sensie. docierają, no to tak jak mówiłeś na początku, tak działają media. Tak, no mm. i to jest odpowiedź znowu na pytanie, czemu się słyszy, czemu się nie słyszy, no bo media wybierają takie rzeczy, nie? a my je lubimy podchwytywać i, I, i też na, za granicą się pytają, co ci Polacy na łeb padli, że plują na swojego papieża teraz, nie? I tam któryś... Mhm. A, któryś takie polskie trochę. Takie polskie, nie właśnie mówią, co ci Polacy, nie? Mhm. Zamiast go bronić, nawet jakby trochę na wyrost, tak, to w drugą stronę. Bo Polak, mhm. no to wiecie, nie? to jest jakby taka, mhm. taka, to... taka tutaj mentalność, nam panuje. To też no. temat, który bardzo mocno gdzieś tam polaryzuje, nie? Ale co no. tak sobie myślę, skoro mówimy o autorytetach, jak właśnie papież, to autorytetem też jest poniekąd Pismo Święta. I tak sobie myślę, że, wiesz co? że w kontekście tego, szybka dywagacja, no. w kontekście jakbyśmy przetłumaczyli na przykład Pismo Święta na język bardziej nowoczesny, ubierając to w jakieś nowe odniesienia. Była taka Biblia, Metaforia. ziomka Janka. Ziomka Janka? Co ty... Możesz to zobaczyć. Ta? No i kopnął się Jezus nad jeziorem, coś tam tego jest, no to młodych. Ale nie wiem, czy to akurat dobry pomysł, no, ale śmieszny był. Kiedyś tam czytałem trochę. Ej, a to ciekawe, to do sprawdzenia. Ale no. czujesz, że faktycznie lepsze interpretowanie Biblii, jeżeli chodzi właśnie o metafory, o język, o odniesienia, nawiązania itd. Sprawiłoby, że mielibyśmy więcej wierzących osób w kościele? Ja myślę, że gdyby się głosiło w ogóle Słowo Boże, to byłoby więcej ludzi w kościele, bo to nawet nie jest kwestia tego, że Biblia się głosi, czy Słowo Boże się głosi i ktoś tego nie rozumie, bo Biblia jest tak nieżyciowa. Tylko uważam, że właśnie jak idziesz do przeciętnego jakiegoś kościoła parafii. No, niestety często się spotyka, wiecie, ja też nie zawsze się karmię tym, co słyszę y, na szy. Tylko, że jakby ja nie idę tam też dla księdza, nie idę tam dla y, nie wiem, kogoś, kto tam będzie do mnie mówił. Bo nawet jak mnie zanudzi, to ja sobie wrócę do domu, mhm. otworzę Biblię, a na mszy się pomodlę i przyjmę sakramenty, których nie mam w domu. Więc ja wiem, no tak, po co tak, tam tak. idę, tylko trzeba mieć jakąś świadomość już tego. No ale taki przeciętny katolik, który idzie w niedzielę do kościoła, chciałby uważam, że to nie zmarnować tej godziny, mhm. tylko już jak jesteś, to. Coś usłyszeć, czymś się nakarmić, co ci da siłę do życia w tygodniu. A słyszysz jakieś pierdoły? No i ja się nie no dziwię właśnie. wcale, że ludzie nie przychodzą i, i, i to, jest, to jest kolejny temat, który ostatnio rozmawialiśmy, co by zmienić, żeby młodzi byli w kościele. Po pierwsze, ogrzać kościół, żeby wiesz... To, to jest to pierwsza kosztuje, rzecz. To kosztuje, no wiem, Państwa. Ale no, po pierwsze, ogrzać to kościół, kosztuje. po drugie, mówić zrozumiałym językiem no właśnie, e, i zaproponować coś, co jest na dzisiaj. I, i, I tyle. Jakby ja myślę, że to już kryzys byłby w dużej mierze zażegnany, nie? No A jesteśmy no tak. w jakichś takich rzeczach no bo ja tak archaicji. sobie myślę, że wiesz co, że w kontekście tej Biblii, nie? bo to jest no. turbo ważne, bo ona może być, mam wrażenie, naprawdę dobrym podręcznikiem dobrego życia. Tylko trzeba ją rozumieć, co? Jakich my potrzebujemy, wiesz, umiejętności, powiedzmy, mentalnych, żeby ją dobrze interpretować? Bo ja mam wrażenie, że problem leży w interpretacji, w wyciąganiu jakiejś takiej wartości życiowej no. z tej mądrej księgi. Czego potrzeba? Ja, ja mam, myślę, Ducha Świętego. Ja mam takie zrozumienie, że mm, kiedy ja po tym swoim nawróceniu zacząłem czytać Biblię, ja zacząłem ją rozumieć. Aha. Czyli znowu coś się we mnie odblokowało, że mi jakby łuski takie spadły z oczu. I, i to jest kwestia też duchowa: że, że Słowo Boże też mówi, że zły duch, który na tym świecie też krąży, bo wierzymy w świat duchowy i też mam na to sporo dowodów bardzo ciekawych, myślę, takich, o których mogę teraz powiedzieć. Dawaj. Że w tym świecie duchowym. Są, jest ta i dobra rzeczywistość i zła. Można nazwać i są anioły, są i złe anioły, czyli demony, które się zbuntowały. Mamy tam całą historię w Biblii. Mm. Eee, no i, ym, i to jest też to, że jesteśmy zaślepieni często tym, no przez to zło, które gdzieś tam w nas jest. Jak się nie zbliżamy do Pana Boga, żyjemy w jakimś zaślepieniu i generalnie nie rozumiemy, nie widzimy. I Pan Jezus często mówi, macie oczy, a nie widzicie, macie uszy, nie słyszycie. To jest trochę w to. Mm. Nie? I ym, i myślę, że takie doświadczenie Pana Boga cię otwiera na, na zrozumienie, jakby cię odkorkowuje. Od, um, od ja, mia, ja miałem takie doświadczenie, że ja nagle zacząłem rozumieć, nagle zacząłem czuć, nagle zacząłem przeżywać. A, się, a nic się nie zmieniło oprócz mnie, mhm. tego we mnie. Um, więc po pierwsze, potrzebujemy Ducha Świętego, żeby on to w nas zrobił. Po drugie, znaleźć kogoś, kto żyje tym słowem. Ja na przykład na YouTubie mam te kwadransiki ze słowem, czy 15 minutówki takie, y, które wrzucam dwa razy w tygodniu, i z ludźmi czytam Biblię i ją mm. komentuję, mimo że nie jestem ani biblistą, ani jakimś tam uczonym, chociaż jestem na czwartym roku też teologii, mimo że po AWF-ie też tak, jestem. Tak, tak. No ale to też no, nie oszukujmy się, nie daje mi jakiejś wiedzy, której bym y, w sensie takiej biblijnej, potem trzeba znać grecki, hebrajski, żeby to wszystko skumać w taki sposób mm. y, teologiczny. Tak, to poprawny. To no. no, ale na jakimś obszarze takim podstawowym mhm. i paru tematach, na których bardziej się znam przez doświadczenie tego, co przeżyłem, mhm. no to tam się, tam się produkuje. No i jest wielu ludzi, któ którym to starcza i którym to daje. Poczucie, że są umocnieni, rozumieją to, przeżywają to w jakiś sposób, i tak dalej. Mimo, że tak jak mówię, nie robię to z perspektywy naukowej, i, i pewnie jakiś hmm. teolog by mi powiedział, ale tu chodzi o coś jeszcze. No pewnie, bo w Biblii to jest studnia bez zna, Możesz czytać całe życie jeden fragment i codziennie będzie ja ci rozumiem, mówił o czym innym. No i, i to jest też piękne w Słowie Bożym, że one jest żywe. Hmm. E, I ja tego też doświadczam. No więc y, uważam, że niewiele trzeba. Mhm. Myślę, że jakby ci, którzy głoszą, żyli tym, co głoszą, to to już by było coś, co przyciąga, bo ty widzisz, czy ktoś tym żyje, czy nie. No. Tak? Mhm. To był taki święty e, proboszcz z Ars, który e, podobno był strasznym kaznodziejem, o Boże, podobno tak się go ciężko było słuchać, słuchać w ogóle mamrotał, tam zapisywał te kartki, Aha. potem w ogóle nie wiadomo było, czy z tego czytał, czy nie, było to trudne a był genialnym spowiednikiem mhm. i tłumy się dobijały do tego kościoła, żeby po prostu tam być i żeby nawet słuchać jego kaleczenia, ale tam było w tym coś takiego duchowego, że ludzi tam przyciągało. Mhm. Też nie, wie, nie wiemy, jak głosił ojciec Pio, który gromadził tłumy, jego msza trwała trzy godziny, bo, bo tak przeżywał to, co tam się dzieje. Mhm. Też nie wiemy, jak głosił. Święty Paweł mówi, że sam przyszedł, bo się e, nie czuł zbyt mocny w mowie i się drżał, bał, a jednak to jest wielki apostoł. Więc to nie zawsze chodzi o, 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 o talenty ludzi, okay. ale o to, co, jeżeli w tym jest prawda, jeśli w tym jest życie i w tym jest to ożywione słowo przez Ducha Świętego, którym ktoś żyje, no to, to ludzie się nawracają. Propo interpretowania Pisma Świętego, nie? Czy to jest tak, że ja nie wyłapuję tych momentów, gdzie mówimy o tym, że Jezus się radował, że Jezus się cieszył? Czy ich po prostu jest mało? Bo zawsze się nad tym zastanawiałem, czy my nie kładziemy w Biblii zbyt małego akcentu właśnie na te elementy radości Jezusa Chrystusa? Bo mam wrażenie, że jego wizerunek jest bardzo mocno gdzieś tam, tak. powiedziałbym, zbudowany na tych ostatnich trzech latach działalności, gdzie było mnóstwo też cierpienia. Oprócz oczywiście nauczania, ale cała ta końcówka jego historii jest bardzo uderzająca. No tak naprawdę to są nawet trzy lata, to są. Wiecie, droga krzyżowa to są ostatnie jakieś tam faktycznie końcówka końcówka tych tak, trzech lat tak 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 i tak no i tak się pana Jezusa jakby czyta w taki sposób nie no właśnie i czy tam są mimo wszystko w piśmie świętym te fragmenty o radowaniu się Jezusa Chrystusa czy ja ich po prostu nie dostrzegam są są nie oglądaliście The Chosen na przykład nie, nie, to jest a, a nie. Słyszeliście o tym czy nie mm -hmm. To, to warto, bo to jest w ogóle hit w Stanach Zjednoczonych, już teraz w, w, również w Polsce. To jest serial y, oparty na Ewangelii, czyli są odcinki Ewangelii y, w, w milionach, setkach milionów wyświetleń już y, y, i to jest co, coś, co zostało stworzone przez y, ludzi, którzy i y, ci y, y, y aktorzy jakby nie zarabiają na tym. To jest mhm. kwestia, że ludzie wpłacali jakieś darowizny, żeby stworzyć ten serial. Y, i on jest zrobiony na top poziomie w Stanach. E, to są sceny ewangeliczne, które tam są odcinki po 50 minut. Jest zrobione naprawdę na, 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 na takim poziomie bardzo dobrym, bardzo wysokim światowym. E, no i to już jest na ileś języków przetłumaczone. To jest aplikacja, którą się generalnie ściąga i oglądasz sobie. To warto polecam. Okay. I tam te sceny ewangeliczne, jak kocham Jezusa z tego The Chosen. Bo on jest tak normalny. Mhm. Taki ci tutaj oczko puszcza, tu ci jakimś sucharem strzela, połowa rozumie, połowa nie. Jakby to to jest tak dobrze zrobione, i uważam, że to jest Jezus, który jest w Ewangelii. Który jak trzeba być poważnym, to jest poważny. Trzeba się wkurzyć, to się wkurzy. Trzeba być w modlitwie, to całą noc się modli, zdumiewa, zadziwia, jest szukuje, ludzki. ale jest taki ludzki. I, I myślę, że taki był Jezus. I powiem wam, że ludzie, okay. których ja spotkałem. Na całym świecie, bo jeżdżę już w ponad 14 krajach, byłem głosić też Słowo Boże i różnych ludzi spotykam. Ludzi, którzy są naprawdę tacy odrodzeni w Duchu Świętym, czyli to są ludzie, którzy nie tylko uwierzyli w teorii, bo to jest taki może ciężko zrozumiały termin, odrodzeni w Duchu Świętym, ale to są ludzie, którzy mhm. doświadczyli obecności Boga, który przemienił ich życie, jakby taki stempel Boga się na nich odbił, tak to rozumiem, ta pieczęć, ten Duch Święty. To są ludzie z poczuciem humoru, to są ludzie z jajem, to są ludzie, a z drugiej strony to są ludzie, którzy, mam wrażenie, są w stanie ponieść swój krzyż aż do, aż do męczeństwa mhm. za Jezusa. I spotkałem takich ludzi. Hmm, prawda bije z ich życia. I to jest ciekawe, bo wiecie, ja spotykam y, różnych i katolików, i protestantów, i, ale mhm. widzę, tego człowieka, i ja po pięciu minutach rozmowy ja czuję, jakbym z nim pół życia spędził, mhm. bo, bo mamy to samo doświadczenie. I, I to jest coś niezwykłego, coś co łączy, coś, co jest ponad jakimiś podziałami, ale, ale, ale widzisz, że w tym jest Duch Boży, ten sam Duch. Mm -hmm. Czy jesteś w Polsce, czy w Stanach, czy, czy w Rumunii? Okay. A, no. a powiedz Marcin, w jakich. E, więc są tylko są dwa no? takie fragmenty, Wtedy. które ja pamiętam, przepraszam, że ci wejdę w słowo, e, gdzie Jezus się rozradował w Duchu Świętym, jest napisane, ale to znowu polskie tłumaczenie. Greka mówi o tym, że Jezus wręcz skakał z radości. To jest takie, wiesz, więc już Jezus skacze z radości, wiesz, nie? Tak. Myślę, że w Kanie Galirejskiej, jak rozmnożył to wino, to też tam się, myślę, cieszyli, a nie on siedział i był smutny. I w liście do Hebrajczyków jest opis, autor listu do Hebrajczyków mówi o tym, że. Jezus był najbardziej radosnym, parafrazując, hmm. radosną osobą żyjącą e, obecnie, obecnie hmm. wtedy, która była równa mu losem. Czyli nawet w tym męczeństwie, w tej śmierci krzyżowej, on miał w sobie radość. I, i wiesz, to mówi Biblia o Jezusie, nie? Że okay. był, I myślę, ja go tak widzę, że skoro był pełen ducha świętego, a Biblia mówi, że duch święty jest duchem radości. To no to muszą mieć to w sobie. Okej, okay, to no, chciałem usłyszeć, no, bo tego mi brakowało, no, no. wiesz. A powiedz Marcin, jakie Twoim zdaniem panują naj, najczęściej takie powszechnie błędne opinie na temat postrzegania zasad Kościoła wśród jakby społeczeństwa, wynikające z niewiedzy też ludzi? No przede wszystkim, że żeby być zbawionym, że, albo inaczej, że na zbawienie mogę sobie zasłużyć. O! O, o ciekawe. I to jest herezja. Mhm. Rozumiem, wiem, że rozumiem, mocne, rozumiem? wiem, Bo że rozumiem. mocne. No, dawaj, fajne, dawaj. Wiem, że mocne i wiem, że grube. Ale to jest, to jest uważam, najmocniejsza akcja. Z takich, z takich tematów, o których mówię. Bo Były uzdrowienia, to jest jeszcze mocniejsze. <grym>, Dobrze, tak. Dla, Dlaczego? Bo rozpędzamy się. W bardzo dużym skrócie się postaram. Mhm. Mamy Stary Testament i Nowy Testament, nie? W Biblii. I teraz Stary Testament, czyli do przyjścia Pana Jezusa, i Nowy Testament po jego przyjściu, i to jak dzisiaj żyjemy. No generalnie różnica jest bardzo duża, przecież jedno jest od drugiego też zależne. I chodzi o to, że Żydzi, czyli cały ten Stary Testament, czy prawo żydowskie, prze, przepisy, przekazania. Żydzi nie mieli tylko 10 przekazania, Żydzi mieli tam chyba 613 przepisów i wszystkie musieli wypełnić, żeby być OK. Co jak łatwo w no jakby dojść do tego, no tego się nie da zrobić, no bo upadł, nie wiem, zrobiłeś 612, a w jednym upadłeś i zrąbałeś. Przepisy prawa zostały złamane i, i musieli tam cały ten system ofiarniczy po to był, tam te kozły się zabijało różne, bo krew zmywała grzechy, nie? jakby i to, był, to było to wierzenie. Co w ogóle później w Nowym Testamencie jesteśmy w stanie zrozumieć ofiarę Jezusa na krzyżu, który się nazywa też Jezus barankiem Bożym, bo przelewa swoją krew, jak w Starym Testamencie y, zwierzęta, które zostały zabijane po to, żeby zmazać grzechy. Tylko potem Nowy Testament tłumaczy, że ta jedna ofiara jest doskonalsza niż te wszystkie zwierzęta i ona jedna wystarczy, żeby zbawić. Zobaczcie, jakie to są połączenia. Nie? Mm, mm. Żeby zrozumieć Nowy Testament, trzeba trochę wiedzieć o starym i skąd to wszystko się bierze. No i chodzi o to, że w dużym skrócie i uproszczeniu, w Starym Testamencie chodziło o to, żeby zapracować sobie na bycie dobrym człowiekiem, znaczy zapracować sobie na zbawienie przez bycie dobrym człowiekiem. W Starym, w starym Testamencie. Mhm. Czyli prze, przepisy, przykazania będę je wypełniał i będę zbawiony i uratowany. I teraz Nowy Testament zmienia zasady, bo nikomu się to nie udało. I przychodzi Pan Jezus i mówi. Jakby swoim życiem pokazuje, że On przeżył swoje życie doskonale, czyli wypełnił całe te przepisy jako jedyny i umiera jako winny. Mimo, że nie, nie zasłużył na to. Nie? Jakby łapiecie o co mm -hmm. chodzi. Czyli święty umarł jak winni ci wszyscy. I ta ofiara sprawia, i święty Paweł o tym mówiliście do Koryntian, że na krzyżu dokonała się zamiana. Ja często o tym lu lubię mówić w ten sposób, jak oglądaliście Pasję na przykład, to w Pasji jest taki moment, jak Barabasza, tego złoczyńcę, tak. wypuszczają, a Jezusa biorą tak. za niego. Tam, tam, tam jest ta zamiana. I jest, Mel Gibson to super zrobił, że yy, Barabasz i Jezus, kiedy się zamieniają miejscami, czyli złoczyńca wychodzi wolny, a ten, który był czysty, bez grzechu, idzie jako winny mhm. i im się oczy wtedy spotykają. To jest taki moment, w którym jest taki slow motion i ich wzrok, i ta głupawka Barabasza, że tam on jakiś był lekko tego, nagle tak poważnieje, bo patrzy na Jezusa. Co się potem okazało, że aktor grający Barabasza nawrócił się w tym momencie. Że to aktor? był moment nawrócenia, bo zobaczył wow. w, tego, w oczach tego aktora oczy Jezusa. A, a aktor grający Jezusa modlił się o to, żeby jego rola była w ogóle taką rolą, w której to będzie Jezus, a nie on. Nie? Więc w ogóle to są mega. Złożone. Tak, w ogóle tego aktora, jak było krzyżowanie, to Piorun strzelił, on prawie umarł. W ogóle warto posłuchać, bo to są wywiady z Ułice. nim. On, cała, cała jakaś grubakcja tam się działa, duchowa też, ja to tak interpretuję. Mm -hmm. nie? Mm -hmm. No mała, i chodzi mała. o to, że, że dochodzi do zamiany, i dla mnie to jest właśnie klucz nowego testamentu i tego wszystkiego, o czym teraz mówimy, że, że Święty Bóg stał się człowiekiem i wziął wszystkie nasze brudy, i Święty Paweł mówi. Że teraz zbawienie jest nie przez wypełnianie, nie przez zasłużenie sobie na to, że będę, do, będę tak dobry, że Bóg mnie przyjmie i powie: Jesteś, jesteś czysty, święty, bo nikt taki nie jest. Mhm. Ale jeśli uwierzysz w Jezusa, czyli uznasz, że jesteś grzeszny, pójdziesz do Jezusa i powiesz: Jezu, nie jestem w stanie zasłużyć na to zbawienie, bo moje życie jest takie, ale ty wziąłeś na siebie moje winy. Ja wierzę w ciebie, że ty to zrobiłeś, i oddaję ci moje życie. Że wiara W Jezusa, święty Paweł mówi, daje Ci zbawienie zupełnie za darmo. Mhm. Czyli, że idziesz do nieba przez to, że uwierzyłeś, bo Twój dług jest spłacony przez wiarę. I to, i to jest właśnie, to jest sedno Nowego Testamentu, o którym się nie mówi. I teraz, bowiem, że się rodzą pytania w głowie. I teraz mhm. pytanie jest takie: czyli co wszystko jedno, jak żyje? No nie, bo święty Paweł mówi tak, że jesteśmy zbawieni za darmo, bo uwierzyliśmy, ale prawdziwa wiara, o którą chodzi sprawi, że Twoje uczynki się zmienią. Czyli Twoje życie się zmieni, Twoje uczynki się zmienią, ale nie zapracowując sobie, będziesz się spinał, tylko owocem tego, że Ty tego Boga doświadczysz w tej wierze, że uwierzysz w Niego, Bóg cię dotknie i zaczniesz żyć nowym życiem. I to się stało ze mną, kiedy miałem 15 lat. Powiedziałem: Jezu, weź moje życie, doświadczyłem tej miłości i ona mnie zmieniła. Ja zacząłem żyć inaczej. Ja przestałem gdzieś tam do różnych rzeczy, mhm. grzechów, których się nie umiałem wydostać. Wydostałem się, ale nie bo sobie zasłużyłem i zapracowałem, tylko doświadczyłem zupełnie za darmo tej łaski. Mhm. Więc w dużym skrócie, y, wiem, że to są grube treści, więc mhm. one trochę ciążą w głowie, ale, ale, ale będą ciążyć na pewno no, przez lata. No właśnie, ale to jest to, nie, że mhm. zbawiony jesteś za darmo. Uratowany jesteś za darmo. Ale jesteś zaproszony wtedy do nowego życia. I jeśli twoje nowe życie potwierdza uczynkami, że żyjesz inaczej, postępujesz inaczej, to znaczy, że przyjąłeś tę łaskę. Mhm. A jeśli y, mówisz, że wierzysz, a twoje życie jest takie jest, to najprawdopodobniej nigdy jej nie przyjąłeś. Okej. Okay. I teraz hmm. tu jest cała, wiecie, cała rola sakramentów, po co są sakramenty? Po to, żebyś wytrwał na tej drodze, po to, żeby ta łaska w tobie była, żebyś miał siłę do, do nowego życia. I nagle ci się puzelki układają, nie? Hmm. że ma to sens. Tylko kiedy to dobrze zrozumiesz. Kurczę, no. wiesz, co ja się no. zastanawiam, bo to jest bardzo fajny wątek. I tak trochę go ciągnąc, to wiesz co? Czy ten taki środek ciężkości, jeżeli chodzi o szczęście, o poczucie szczęścia i spełnienia głębokiej miłości, nie został trochę przeniesiony na to, właśnie życie, życie pośmiertne? W sensie chodzi mi o to, no. czy, czy my nie mamy takiego poczucia, jako katolicy, że to prawdziwe szczęście, którego możemy doświadczyć, będzie dopiero po śmierci. Co jakby od razu zakłada, że okej, okay, że będąc tutaj na Ziemi, w tym życiu, nie mogę być w 100% szczęśliwy. Mm -hmm. Działa to w ten sposób, ten mechanizm? No To, jest, to jest drugi temat taki, który jest ciekawy. No. Po, po, tak po tam. Ty nie wyjdzie dzisiaj z tą Wiem, pracę, wiem, wiem, że ryjemy ryjemy, Ryjemy Bardzo tak, ja mocno, ale dobrze, to kiedyś, byłem, kiedyś byłem u Włodka Markowicza na rozmowie, no, no, no. parę lat temu, jak się poznawaliśmy. I właśnie mi tak dolewał, dolewał i musiałem iść na 15 minut do toalety potem, bo <laughs> dużo w siebie wlałem wody. Tak, do Więc mam nadzieję, że jeszcze tu trochę przed nami. ale. Um, tak, że życie wieczne mhm. to jest prawda, że, że życie wieczne się kojarzy z, z życiem po śmierci. Nie? Faktycznie, że życie wieczne, mhm. tak jakbyśmy tam ankietowanych szukali, jak w familiadzie pod kościołem, to, to pewnie większość to by ankietowanych by powiedziało, że życie wieczne to jest życie po śmierci. I to jest tylko część prawdy, bo życie wieczne w Biblii i w Ewangelii zaczyna się już tutaj, właśnie od tego świadomego wyboru. Jezusa jako Pana. Bo w ogóle mhm. to też jest ważne, że w pierwszych wiekach chrześcijaństwa zwykle chrzczono w większości ludzi dopiero dorosłych i świadomych. Mhm. I to też miało swój taki fajny sens, bo w ogóle przez zanurzenie to była symbolika, że umierasz z Chrystusem i, i, i żyjesz w, 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 do nowego życia, odradzasz zostajesz się. wynurzony, tak, odradzasz się. I chodzi trochę tutaj o to, że yy, że w momencie, kiedy jako świadomy człowiek wybierasz Jezusa i robisz ten gest bardzo świadomie, no to ty widzisz, że zacząłeś coś nowego świadomie w swoim życiu i że masz swoje stare życie i nowe życie. I święty Paweł jak, jak maniak pisze w listach, że to co dawne minęło, wszystko stało się nowe, kiedyś byłem taki, teraz doświadczyłem łaski i żyję w inny sposób, kiedyś prześladowca, morderca, teraz apostoł Chrystusa. Czyli widzisz te dwa życia, stare i nowe. I, I ten chrzest zwykle był momentem, czy to doświadczenie Boga, po którym był ten chrzest bardzo świadomy, że chce iść za Chrystusem, był takim wejściem w to życie wieczne, właśnie, że ty wchodzisz w to, i ono się, to życie się nie kończy tutaj, ale ono już jest, że jakby po śmierci to nie jest niespodzianka, gdzie idziesz, mhm. bo, bo widzisz, jakie, czy żyłeś tym życiem zbawionym już tutaj, czy nim nie żyłeś. No nie? I to było, myślę, mega proste i bardziej tak. takie oczywiste. Teraz z jednej strony mamy tę taką łaskę też, że dzieci są chrzczone na podstawie wiary rodziców. Mm -hmm. no co tak. też jest chyba błędem, co? Znaczy, ja no, uważam, że jest w tym na pewno duża mądrość na zasadzie, że te, wierzymy w to, że łaska Boża działa w człowieku od samego początku, i to, początku mm -hmm. i to jest takie zaproszenie Boga już od samego początku do życia. Aczkolwiek to prowadzi czasem do sytuacji, w której ktoś kiedyś napisał, że mamy y ochrzczonych niewierzących. No, no bo no, Marcin, no, gdybyś no, ty się awesome. urodził gdzieś w Azji, tak. to prawdopodobnie nie wierzyłbyś, nie byłbyś katolikiem. Tak. Właśnie to zawsze mi też jakoś głowę. O. Tak się nad tym zastanawiam. Czy to, ma, czy to, ma coś... to się rodzi jeszcze jeden temat. To no się, czy my jesteśmy w stanie tak faktycznie wierzyć, świadomie wierzyć głęboko i stabilnie, w momencie, gdy my nie doświadczyliśmy innych wyznań, nie spróbowaliśmy, nie, nie poszukaliśmy, bo właśnie zostało nam to narzucone, że hej, jesteś ochrzczony, więc jesteś katolikiem. I pytanie, czy na pewno wtedy, tak wiesz, dywagacja, no. nie? czy na pewno wtedy my możemy mieć taką wiarę głęboką, prawdziwą? Odkrytą, nie? Mm -hmm. Czy ona jest bardziej narzucona wtedy? Jak czujesz? No, ja myślę, że jeżeli człowiek jest w kościele, nawet taki katolik, powiedzmy, będący w niedzielę w kościele, i na pytanie, czemu wierzysz, mówi, bo tak zostałem wychowany. No, to to nie jest wiara, to jest tradycja, jedynie. Mm -hmm. No I... tak, powiem, Więc, czy wtedy tam jest jakaś głębia? No, może jakaś jest, ale czy taka, o którą chodzi? Podejrzewam, że nie, bo, bo nie żyjesz świadomie wiarą wtedy, tylko jesteś yy, produktem systemu. O, może tak bym to nazwał brutalnie trochę, ale trochę tak bywa. No i teraz oczywiście, wiecie, można sobie myśleć, no, że, że lepiej tak niż w ogóle i że tu masz jednak zbliżasz się trochę do tego ogniska, czyli jest trochę cieplej, więc lepiej żyć, jak jest trochę cieplej i masz, wiesz, gdzie iść w razie W. Niż gdybyś żył w ogóle gdzieś i nie wiadomo, co by się z Tobą działo. No ale to są takie dywagacje, co by było gdyby. No, tak, no i ciężko tak, tutaj tak. powiedzieć. Z drugiej strony też Święty Paweł porusza fajny temat w liście do Rzymian, właśnie a propos ludzi, którzy nigdy nie poznali Chrystusa. Czy będą zbawieni, czy nie? To też jest fajny wątek. No tak. Mhm. I tam na przykład Święty Paweł mówi o tym, że po pierwsze, nikt się nie może wymówić od winy. Tam jest chyba drugi rozdział listu do Rzymian tak napisane, że Boga nie poznał po Bo Boga poznał przez to, że zobaczył piękno stworzenia, czyli że tam jest coś takiego, że jak widzisz stworzenie, to, to, to jak możesz i zachwycasz się stworzeniem, góry, gwiazdy, wieś, każdy miał z nas chyba takie momenty. No to wierzę z Boga, chodzi, że... ale innego. Czyli no tak, ale, ale że generalnie on tak od takiego ogółu zaczyna, nie? Że, 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 że to cię powinno doprowadzić, jak jesteś myślącym człowiekiem do tego, że to jak niesamowity, wielki, piękny musi być ten, kto to stworzył. To no mhm. potem Święty Augustyn chyba podbił ten temat, jeśli dobrze pamiętam. No i e, mówi też o tym, że e, jeżeli ludzie urodzili się, e, tak też parafrazując to trochę, gdzieś indziej, mhm. mówi, bez, urodzili się gdzieś, gdzie nie ma prawa Bożego, gdzie nie ma mhm. przykazań, gdzie nie ma tego wszystkiego, i mówi, ich prawem jest sumienie. I mówi tak, że każdemu człowiekowi Bóg dał sumienie czyli taką przestrzeń w tobie, która ci mówi, co jest dobre, a co złe i teraz jeśli żyje w zgodzie z sumieniem, może być zbawiony. Jeśli postępuje wbrew sumieniu, czyli temu prawu bożemu, które jest wypisane w sercu człowieka, Aha. no to sam się potępia. Nie? I teraz, mimo tego, że nie wierzy. Realnie. Tak, mimo że nie wierzy, ale nawet jak nie wierzy, to w człowieku jest jakaś jakiś pierwiastek Boga, tak to interpretuję, myślę, ja to też tak rozumiem, że, że w każdym z nas jest jakaś pustka, którą hmm. my zapychamy różnymi rzeczami. I to jest w ogóle mega ciekawe. Ostatnio czytałem, że Ed Sheeran ma de depresję i że w ogóle różne rzeczy, ale wyobrażasz sobie odnieść taki Dojechał. sukces i, i leczysz się na depresję. To no bardzo, bardzo często zdarza. No właśnie trochę. i to coś powinno nam mówić, Skrycie. że to chyba nie o to chodzi, że ja muszę zrobić Show z mojego życia i zarobić horrendalne pieniądze, bo mam hmm. wrażenie, że tam pewnie są niemałe. No, <noise> zapewne. zapewne. I że jest w tobie jakaś tęsknota, którą ty czymś sobie karmisz. To jest tak na, na zasadzie, jak, no nie wiem, jesteś głodny i zapychasz się frytkami. To wiesz, że głodu nie masz, ale coś jest nie halo. No i na takiej zasadzie duchowej też, że, hmm. że idziesz w pracę, idziesz w hajs, idziesz w różne rzeczy, idziesz w seks, idziesz, no bo to ci da tam coś ale w środku czujesz, że to nie jest to i się błąkasz i tworzysz jeszcze sobie taką ochronkę, że nie podchodź i najlepiej też spotykam takich ludzi, którzy mówią ty się nie módl za mnie, bo jeszcze coś doświadczę i będę musiała zmienić swoje życie. Naprawdę Aha. ludzie też tak podchodzą. Wierzą, że Bóg może to zrobić, ale nie chcą, bo będą mówili, że muszą coś zmienić w życiu. Mhm. I to też się często zdarza. No i, mhm. i to jest ta kwestia, wiecie, że że w człowieku, choćby mówił, że nie wierzy, albo wierzył w swoje tam spaghetti, jak to mówią, te potwory. Tak, no to w no? człowieku jest coś, jest głód, jest jakaś tęsknota, którą dopiero jak, jak Bóg zaspokaja, to ty wiesz, że jesteś zaspokojony. Mm -hmm. nie? I to w takim no, był święty Ignacy, taki gość, żyjący tam, w, nie wiem, który to był wiek no, 14, 15, nie, nie pamiętam mm -hmm. 15 chyba. No i on miał ciekawe nawrócenie, bo on był rycerzem, takim babiarzem, kobieciarzem i w ogóle wszystko miał, co tam rycerz potrzebował. Wszystkim no przybił, i tak w pewnym momencie spadł tam chyba gdzieś się tam coś się zrobił i nogę złamał i musiał, hmm. musiał leżeć na łóżku i to było dla rycerza aktywnego, w ogóle kobieciarza to straszne tak, było. Ale... No i stwierdził, że będzie czytał sobie Żywota Świętych. Nie chciał tego czytać, ale tylko to miał. Hmm. No i czytał Żywota Świętych, oni tam cytowali Chrystusa i tak dalej. I zorientował się, że jak czyta to to daje mu to taki pokój i takie zaspokojenie, że mówi, jak porównuje to z uciechami tego życia, czyli tam z tymi wszystkimi rzeczami, które świat oferuje, to tam to było na chwilę i znikało, a to czyta i trwa dłużej i stwierdził, no, że to jest lepsze nie? Mhm. I, i, i że jest prawdziwsze, i że trwa, i że nie znika po chwili. E, I stał się y, zakonnikiem. Mhm. Znaczy później tam cały zakon jezuitów powstał i, e, i no z ogromnym takim skarbcem wiedzy dzisiaj Kościoła i, i świętym, nie? Mhm. No i ciekawa historia, ale bardzo życiowa, uważam. No. Kurczę, a wiesz co, tak sobie myślę, jako, jako osoba, która jest mocno zakorzeniona w tej religii katolickiej, no, no. bo jakby jesteś żywym przykładem tego, to wiesz co, masz takie w głowie poczucie, że jednak mimo wszystko inne wyznania mogą być tak samo dobre, jak wyznanie katolickie? Czy jest pewien rodzaj takiego wartościowania gdzieś tam w głowie, że jednak katolicyzm, to jest katolicyzm, nie? Co, jest ja nie, ja nie? Ja bym nie klasyfikował na zasadzie systemu, a osoby. To znaczy, że mnie trzyma w kościele spotkanie z Jezusem. Ja wiem, że to było spotkanie Jezusa. No, no. Czyli dla mnie to nie jest katolicyzm, katolicyzm protestantyzm, buddyzm i inny no, no. tylko spotkanie z osobą. I, i, I dla mnie to jest to, czego ja doświadczyłem tamtego wieczora, tamtej nocy. Tak, 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 że tak, wiem, tak. że to to z, wiem, że to było to imię, wiem, że to był on. I ktoś mi może powiedzieć, no, a, wydawało się, jakby to, jest, wiecie, wiadomo, jest to jest kwestia wiary, ale ja, ja tego doświadczyłem i wiem, i wiem, i wiem, że tak jest. Nie? I hmm. nikt mi nie musi w to wierzyć, ale to jest moje doświadczenie i hmm. dlatego jestem w kościele. Co by się nie działo w kościele i co by jakby ludzie nie, nie nawalali, e, no to ja wiem po co i dla kogo tu jestem. Nie? I wiem, że w tym kościele, grzesznym kościele, pewnie też, bo są grzeszni ludzie, spotkałem Jezusa, który zmienił moje życie. Okay. I teraz dla mnie to jest kwestia tego, że mm, ja spotykam, wiecie, ja mam znajomych misjonarzy, którzy głoszą, mam takiego przyjaciela, Robi Dawkins się nazywa, można go sobie wygooglować. On mhm. głosi w mm, krajach muzułmańskich, jeździ w ramadan głosić y, tam po nocach i modli się o, o doświadczenie Boga dla muzułmanów, doświadczenie Jezusa. Mhm. I oni są uzdrawiani na ulicach. On już był więziony, bity, prześladowany. Jest w ogóle kawał chłopa, wszyscy myślą, że to jest jakiś wrestler, nie? A to jest ewangelizator taki. Okay. E, w ogóle przyleci do nas we Wrocławiu w lipcu, mamy w ogóle uwielbienie 6 godzin na 30 tysięcy osób na stadionie, na Tarczyńskiej Arena, będzie w ogóle myślę, grube wydarzenie. No ty lubisz te stadiony wypełniać, nie? Ty, jak ile tak. ja ci to no, no, bo... no, W zeszłym roku mieliśmy 10 tysięcy na Atlas Arenie. Za damem sztabą w ogóle. To, to możesz sobie z Edem zbić piątkę, nie? Tak, bo tak, tak, tak. No ale to tam <laughs> się na szczęście nie kręci wokół mnie. No i, i on im właśnie mówię, bo on jeździ w te kraje, głosi Jezusa, ryzykuje życie, widzi cuda, widzi, jak ci muzułmanie się nawracają. Jak są chrzczeni, wiecie, ryzykując swoje życie, mm -hmm. myślę na Niego jest na pewno jakieś lizgończe, czy coś. I myślę sobie, gdyby wszystko było jedno, nie? Czyli w co ja wierzę, w kogo wierzę, bo to nazwijmy tego Boga jak chcemy, um, ale to wszyscy wiemy, że prowadzi do jednego. Gdyby to było tak proste, to po co na tych ewangelizacjach działyby się cuda, tam, gdzie oni ryzykują życie? Po co na głoszeniu Jezusa wśród muzułmanów sparaliżowani by wstawali? Niektórzy ryzykując życiem i tracąc życie, jest wiele ofiar później, kiedy są mordowani ci ludzie. Oni nie chcą się wyrzec z tego, co doświadczyli. Kurczę, Marcin, to wszystko tak dobrze brzmi, ale dlaczego o tym się nie mówi? Bo to są, to są rzeczy niesamowite, mm, ale tutaj no, w ogóle do, 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 to nie przychodzi do mainstreamu to kompletnie. No, A z drugiej strony, zobacz, czy jakby to nie było prawdziwe, żywe, realne, namacalne, dotykalne, czy ja bym. Ja bym robił to, co robię z tym normalnym chłopakiem. Wie, no to właśnie, od 15 tak, na lat. Takiego wyglądasz. No, i... Od 15 lat, wiecie, jestem, myślę, mega zajarany Bogiem coraz bardziej hmm. i czasem się tylko sobą załamuję. Ale to jest inna sprawa. Ale no, gdyby to nie było prawdziwe, wiecie, ja zakładałem wspólnotę, miałem 16 lat, nikogo tam nie było. Dzisiaj miałem prawie 200 osób. Na naszych spotkaniach jest masa ludzi. I naprawdę to, to nie są dziwni ludzie. A tak właśnie, właśnie chciałem cię <grym> zapytać, chyba, chyba pierwszy raz w ogóle. Może i dobrze. W całym naszym podcaście, było, jest całym no. naszym podcaście było tak mało takich bardziej, można powiedzieć, prywatnych pytań. No. I powiedz mi, czy tobie jest łatwo znaleźć po prostu kobietę z takim z takim Czyli sugerujemy, że jej nie ma. Znaczy właśnie, bo... właśnie pytanie, pytanie no. A to wiesz, są rzeczy o których a, a, nie mówię, bo to Mamy nie jest tabu. prosta sprawa mając taki kodeks moralny żyjąc w ten tak, tak głęboko. Czy ja myślę, grliwie, że wiecie, tak patrząc na, mnie, myślę raczej nikt nie widzi kodeksu moralnego tylko szczęśliwego człowieka. Mhm. I dlatego jest masa ludzi wokół mnie. Również dziewczyny się kręcą, a co nie... Znaczy to, to znaczy jest mówisz trudne. na PG Narodowym, nie? To się nie dziwię. Tak, ale nie, no jakby mówię tak zupełnie, zupełnie się... na serio, że... Hmm. No... To ma swój trud nie? pod takim kątem, tylko że trud tutaj nie polega czasem na tym, że, że nikt się nie kręci, bo jestem tak niedostępny, tylko właśnie wbrew pozorom jestem bardzo dostępny. I za dużo się kręci. Nie każdemu daję dostęp do siebie i staram się trzymać. Uważam, że mam bardzo ścisłe grono ludzi, z którymi się gdzieś tam otwieram, żyję i, i, i z którymi szczerze gadam, bo po prostu też nie mam czasu na, na, na wiele osób i nie mam czasu na, na wiele relacji. Problem może mam taki, że ja lubię ludzi i ja czasem jestem zbyt miły. Dla... To był wiele razy mój problem, taki, no, że, oj, że potem złamane serca, tak, bo byłem miły. Kurka, już ktoś sobie coś pomyślał. Tak, tak, tak. No i się I tam, tak. Źle zinterpretował, no, no, no to prawda, tak. Tak, no. no. Wiadomo, każdy swoje błędy jakieś popełnia, ale, ale czasami zupełnie nieświadomie. Mm, na przykład, no i. I to jest czasem trudne, no A. też z drugiej strony mając wspólnotę, masz tam, mówię, te 180 coś tam osób, mm -hmm. każdy chciałby z tobą się spotkać, pogadać, no ale rozbij to na swój rok. No to by musiał codziennie się z kimś spotykać i, no, i jeść obiad, no i tak dalej. No to nie jest łatwe. Dlatego tym bardziej doceniamy, że tutaj dzisiaj do nas mm. padłeś. No. No, I to i te... bez obiadu. Też się cieszę. I cieszy. bez wody swoją no. drogą. Cześć, tutaj Iluzjonista Y. Zapraszam do subskrypcji Wykolejonych. Jakie Twoim zdaniem największe błędy popełnił Kościół w ostatnich latach? Ja to zawsze odnoszę, błędy Kościoła, czyli moje błędy, nie? To, bo ja to trochę tak zawsze patrzę, bo Kościół znowu z definicji to nie, są, to nie są. To nie jest instytucja z definicji, bo Kościół w Nowym Testamencie na przykład, jakie jest użyte słowo Kościół, mhm. to tam jest głównie używane słowo eklezja, czyli zgromadzenie jako wspólnota. wspólnota. Mhm. Czyli Jakbyśmy mieli takim operować właściwym językiem, czy to zgromadzenie ludzi wybranych, powołanych, można to nazwać wspólnotą, czyli kościół to wspólnota. Mhm. I teraz to jest, uważam, problem, i może to jest jakaś odpowiedź na to pytanie, że błędem kościoła jest to, że dał się poznać jako instytucja, nie jako wspólnota. Mhm. Ok? I według mnie. To, to jest też ciekawe, że Ratzinger, jeszcze zanim był papieżem Benedykt XVI, powiedział takie proroctwo my to w kościele trochę tak czytamy że no. kościół przyszłości i mówił to w czasach, gdzie wszystko kwitło więc to było takie, no w Niemczech może nie ale, ale w Polsce wszystko wiecie papież Polak, masa ludzi, wszyscy wszyscy nie chcieli być Lewandowskim, tylko Janem Pawłem II nie? jakby to był taki, taki, taki czas. No i. Um, i w tym czasie te, te, ten tekst idzie Ratzingera, że Kościół przyszłości to Kościół małych wspólnot, że to już nie będzie tłu, to nie będą tłumy, to nie będą jakieś wielkie zgromadzenia, to nie będzie, tylko to będą małe wspólnoty żyjące prawdziwą ewangelią. Mhm. I to będzie tak jak za czasów pierwszych Apostołów pierwszych chrześcijan, pociągało, to będzie zmieniało, Aha. to będzie robiło wpływ. nie, A nie masz poczucia, że, że za, korzenie, za takie 100, proszę. 200 lat tego, po prostu to wszystko będzie tak wygasywać? Tak powoli? Uważam, że znając proroctwa, Słowa Bożego i to wszystko, co gdzieś jest napisane, że to nie wygaśnie. Bo chrześcijaństwo już po ludzku powinno dawno być wybite. Wiecie, że 11 na 12 apostołów zginęło śmier śmiercią męczeńską. Mhm. Wszystkich wybit wybito. A Tertulian w II wieku, taki pisarz wczesnochrześcijański, powiedział, że krew męczenników jest posiewem chrześcijan. Czyli dzieje się już od początku w chrześcijaństwie coś dziwnego niż indzie wszędzie indziej, że męczeństwo Chrześcijan sprawia, że jest coraz więcej wierzących. Mhm. Więc im będzie trudniej, tym będzie kościół tym lepszy. Mhm. No, będzie bardziej święty, świadomy. Będą nam ludzie, którym będzie niewygodnie być chrześcijanami, bo póki jest wygodnie, to wszyscy chcą być chrześcijanami, nie? Bo teraz jeszcze jak kościół z polityką się za bardzo tam poślubi e, i tak dalej, to jest wygoda, to jest wygodne, bo tak. tu sobie tego. Jak będzie źle być katolikiem, to zostaną ci, którzy naprawdę będą wiedzieli, dlaczego wierzą, dlaczego są, dlaczego. E, no więc kościół. Popełnił, uważam, taki błąd, czy znalazł się w trudnym położeniu, ponieważ y, stał się bardziej dla świata, dla ludzi, mhm. instytucją, która jest bezduszna często, bo gadasz ze ścianą, z niedostępnym proboszczem, który ci utrudnia, a nie pomaga, z, z, z kancelarią, która mhm. wszyscy drżą, jak tam idą, a nie z y, wspólnotą, w której dobrze być. Okay. A Kościół zawsze był wspólnotą z założenia, w której myślę, dobrze było być. A Kościół Ktoś coś co? z tym robi właśnie? Mhm. Tak. No, zapytasz mnie, czy coś robi. No mamy wspólnotę. mamy nie, nie, masę. Czy kościół coś z tym. Ja wiem, ale no, właśnie a, znowu. Ale tak, ty jesteś kościołem. Więc to jest trochę to, nie, że jak mhm. chcę, żeby Kościół był lepszy, to ja muszę być lepszy. Moja wspólnota okay. musi być lepsza. E, I uwierzcie, takich wspólnot jak moja w Polsce jest dużo. Mhm. Jest dużo i, no mówię, no, kimś musimy zapełniać te stadiony, więc to nie jest tak, że ich nie ma, oni są. Tylko, no właśnie, to jest takie życie w, w takich wspólnotach. Nie wszystkich, o nie wszystkich słychać, nie każdego widać, nie każdy jest też medialny, może jak ja jestem, i to się też tak rozeszło trochę bardziej. Mhm. No i, i trochę tak to wszystko wygląda. Kurczę. Myślę, że to jest dobra, dobra intuicja, na, 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 mhm. jeśli chodzi o odpowiedź na to pytanie. Okay. Ja tak sobie myślę w kontekście właśnie wierzenia, w kontekście bycia człowiekiem wierzącym, życia tą wiarą. Bo ty jesteś tego żywym przykładem, nie? Ja czasami tak dywaguję na ten temat, że gdyby ludzie faktycznie wierzyli, to mam wrażenie, że chodziliby po ulicy, cieszyli się, głosili słowo Boże. Nie. I zastanawiam się, czy faktycznie ludzie wierzą, czy tylko mówią, że wierzą, czy to jest taka wiara logiczna, ale na poziomie duchowym tego nie ma. Bo u ciebie to czuć, nie? Bo to tak rezonuje, że faktycznie twoja wiara jest duchowa, ty tym żyjesz, ty tym jesteś, nie? A tak patrząc szerzej, nie masz czasami takiego poczucia, że ludzie, ludzie tylko mówią, że wierzą? Że brakuje im tego, powiedzmy, pierwiastka duchowego, no. tego, żeby ich życie było świadectwem, tego, co mówią. Że wiesz, no, łatwo jest powiedzieć będzie. wierzę w Boga. Nie? Tak. No św. Paweł nawet powie, że y, demony wierzą i drżą. Mhm. Czyli, że to jest kwestia, bo tu właśnie teraz ktoś nam może złapać ze słówka, powiedziałeś, że przez wiarę jestem zbawiony, a nawet demony wierzą. Chodzi właśnie, żeby dobrze to zrozumieć, nie? Że, mhm. że, że chodzi o wiara, która zbawia, to jest wiara, która przemienia twoje życie i daje dobre owoce, dobre uczynki też jako owoc tego. Nie? Mhm. A, ale właśnie Święty Paweł mówi taką mocną rzecz, że nawet demony wierzą i drżą. Czyli wierzą, wiedzą, że Pan Bóg jest, ale to nie zmienia ich postępowania. No, dalej są nieposłuszne Bogu. I drżą, bo wiedzą, jaka czeka ich przyszłość. Nie? No i na pewno, jakby, wiecie, to Słowo Boże mówi o tym, że Święty Jakub w swoim liście pisze, że kto jest człowiekiem, kto uważa się za człowieka religijnego, a nie powściąga swojego języka i gada, co mu na język przyniesie, jego pobożność jest pozbawiona podstaw. Mm -hmm. I to jest mocne. Często o tym mówię też na mm -hmm. tych różnych wystąpieniach, na uczeniach, konferencjach. Czyli może być turbo pobożnym człowiekiem z zewnątrz, a jeśli gadasz y, wszystko, co ci na język przyniesie, obgadujesz, narzekasz, to, rzekasz, to mówi, ta, ta pobożność jest nic nie warta. I to mówi Biblia. Więc masa jest takich przykładów, gdzie Święty Paweł piętnuje grzechy, nie? Gdzie, mm -hmm. gdzie Biblia piętnuje rzeczy wśród wierzących. I mówi wierzącym, że mają się zmienić, bo Nowy Testament to jest głównie tekst do wierzących, mm -hmm. jeśli chodzi o listy. One były pisane do tych, którzy wierzyli, czyli to nie jest ciśnięcie niewierzących. I nie można teraz brać tych fragmentów i jechać po niewierzących. Bo Święty Paweł mówi do ludzi, którzy uwierzyli i którzy dostali tą łaskę, czyli zdolność od Pana Boga, żeby z Jego siłą zmieniać swoje życie. Bo tym się różni też wierzący od niewierzącego. Jeśli można mówić o jakiejś przewadze albo czymś takim, ale no, to no, w ale? dużym takim uproszczeniu, Poproszę. że że niewierzący radzi sobie swoimi siłami, a wierzący dostaje łaskę do zmiany, czyli dostaje siłę do zmiany, dostaje pomoc. I ja po moim na, na przykład nawróceniu mm, miałem coś takiego, że w ogóle przez trzy lata po nawróceniu nie miałem żadnych problemów w dziedzinie czystości, nieczystości na zasadzie gdzieś y, y, życia życia. W, w jakimś takim, no nie wiem, nawet pokus wielkich nie miałem przez trzy lata po nawróceniu, gdzie wcześniej to wiecie, bu, burza hormonów i wszystko. No, no, no. A te trzy lata to były takie, jakby mi ktoś dał jakieś doładowanie na zasadzie, że ani nawet jakichś wielkich problemów, żadnych. Od, odładowanie. No nie wiem, no, Od albo change. odładowanie. No nie, ale no i później oczywiście gdzieś tam mm. y, pojawiają się myśli, pokusy, różne tego typu mm. rzeczy, ale ja zobaczyłem, że mam siłę, żeby powiedzieć nie, a wcześniej tego nie miałem. Że wcześniej po prostu, jak się coś pojawiało, to leciałem po prostu za, za jakąś tam porządliwością, za czymś się zwykle jakąś nieczystością kończyło, jakimś tam grzechem, a, a tutaj mówię, mam siłę powiedzieć nie. I tego nie miałem. I właśnie to jest to, że jako wierzący Duch, Pan Bóg mówi, daje ci łaskę do nowego życia. Czyli to nie jest tak, że ty się będziesz musiał spinać, napinać i tylko swoją siłą masz się dostosować do zasad, mhm. bo to by było nieludzkie. Ze, strona, ze strony Pana Boga, który wie, że jesteśmy słabi, tylko On mówi, daję Ci Ducha Świętego, który da Ci siłę, żebyś żył nowym życiem. Mm -hmm. I to, co ja robię, kiedy nie wiem, wychodzę, żeby głosić Słowo Boże, dlatego mamy taką modlitwę, żeby zapraszamy Ducha Świętego, żeby On robił, co chce swoją siłą, a nie żeby to nie było moje ludzkie gadanie. I często wtedy, kiedy głoszę, kiedy modlę się za ludzi, to, to się dzieje Jego siłą, że chorzy są uzdrawiani, mm -hmm. że nagle nie wiem. To jest dowód na życie duchowe, też na przykład, o którym Wam mówiłem. To, 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 bo to do tego warto wrócić, bo ktoś może powiedzieć, a daj mi jakiś przykład, dowód na to, że życie duchowe istnieje. Nie? Mhm. I pamiętam takie miałem doświadczenie na modlitwie. Kiedyś poszedł, pojechałem do znajomego mojego księdza i mówię, daj mi godzinę, jedę się pomodlić, bo tak staram się zawsze zamknąć pokoju. Tam codziennie trochę szukam czasu, czasem znajdę więcej, czasem mniej. Walczę o to, bo to nie jest też takie proste, żeby wszystko ci mówi, rób co innego. Mhm. No i po takiej godzinie modlitwy mówię, posiedzę sobie w ciszy. I tak mówię, Panie Boże, jak chcesz coś do mnie mówić, to mi powiedz. No i. E, i nagle przychodzi do mnie takie wrażenie, to, to jest tak jak forma myśli, tak jakbyś trochę zasypiał i nie wiem, i masz jakieś takie wyobrażenie, które ci się pojawia, mhm. i zobaczyłem obrazek taki w, w głowie yy, zdjęcia profilowego mojej koleżanki na, z Instagrama, z którą rok nie gadałem w ogóle. Yy, nie miałem z nią jakoś ostatnio żadnej relacji ani nic i w ogóle nawet się nie znamy za dobrze. I mówię. Śni mi, się... tak. mi się, czy co, czy w ogóle ten, a mówię, dobra, już miałem różne doświadczenia swoje duchowe, więc mówię, Panie Boże, jak to jesteś Ty i chcesz coś do niej powiedzieć, to mów do mnie, a ja jej to przekażę. Nie? Jakby na takiej zasadzie, bo miałem takie doświadczenia też w życiu e, mhm. różne. I tak sobie siedzę w ciszy i zaczynają przychodzić do mnie takie bardzo spokojne myśli, ale, ale jedno zdanie, jakieś drugie zdanie. I jedno z tych, ja sobie tu mówię, spiszę to sobie i sprawdzę. No bo co mi szkodzi? Najwyżej się zorientuję, znaczy powiem sobie, sprawdzę, że mi się wydawało. Nie? Ale może to jest Pan Bóg, który chce mi coś powiedzieć w taki sposób. No i zapisuję te różne rzeczy. I jednym z tych y, zdań było to, że zapisałem sobie, że Pan Bóg chce jej powiedzieć, Pan Jezus chce jej powiedzieć. Że chcę ją dzisiaj bardzo mocno przytulić. To było takie, takie dziwne trochę z jednej strony, z drugiej, no dobra, nie? Spróbuję. Już to muszę cię przytuć, bo mi Pan Bóg powiedział. <noise> nie, ale że jakby. Ja się z nią w ogóle nie. Nie, okay. nie, nie więc to nie był Pan Bóg. na <głos> 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 tak. Fajne, fajne. Ale ja byłem wtedy na północy Polski, a ona na południu. I że Pan Bóg chce ją przytulić. No i słuchajcie, i piszę do niej i mówię, sprawdzę. I mówię, wiesz co, to jest dziwne, bo rok nie gadaliśmy, ale miałem taką akcję. I mówię, wyśle ci to, co przyszło mi na modlitwie, i sama zobaczysz, czy ci to coś mówi. No i napisałem ją to łącznie z tym zdaniem, że wierzę, że Pan Bóg chce ci powiedzieć, że chcecie dzisiaj bardzo mocno przytulić. No i wracam tam do tego, tam poszedłem coś zrobić, wracam i mam odpowiedź, i pisze mi tak, mówi Marcin: To jest w ogóle niesamowite, bo ja wczoraj wieczorem modliłam się i pokłóciłam się z panem Bogiem, tak że poszło na noże, nie? Pokłóciłam się z nim, wykrzyczałam mu tam wszystko. Już tak wykrzyczałam, powiedziałam tam co miałam powiedzieć. Zamknęłam się w tym pokoju. Już się ochłonęłam i mówię do Boga wtedy I ona tak powiedziała. No i co? I jak mnie teraz przytulisz? No nie. I jest ząk, nie? Aha. I, I wiesz, i myślisz sobie, no jak, rok jej nie widzisz, nie wiesz, co u niej, jakby na, w ogóle nie wiesz, co słychać, mm -hmm. co się u niej dzieje. To jest wieczór wcześniej, a ja jestem w innym miejscu w ogóle w Polsce. Idę na modlitwę, mówię, Boże, powiedz, co chcesz. I ja nagle mam odpowiedź na jej modlitwę z wieczora wcześniej. No i wiesz, i, i jak możesz wtedy powiedzieć, że duchowy świat nie istnieje? Mm -hmm, mm -hmm. Nie, że, że wchodzisz, że to już nie jest... OK, możemy gadać, jak on wygląda, jak tam, co tam i w ogóle, ale to jest argument na to i dowód na to, że życie duchowe jest. Mhm. I takich mam masa. Na zasadzie na naszych spotkaniach e, dzieją się różne rzeczy. Gdzie prowadzisz te spotkania? W Skierniewicach? W całej Polsce i w, i w różnych krajach. W tym roku jadę do siedmiu e, mhm. krajów różnych, ale mamy rozpiskę tam, jak wejdziesz sobie na rozpalwiar.pl, to jest nasza strona, e, i na Marcin Zieliński na fejsie, e, czy tam na Instagramie, no to tam tą rozpiskę na miesiąc przód mamy. No i na spotkaniach się dzieją różne rzeczy. I na przykład to jest coś dość... Takiego popularnego. Znaczy rzeczy typu modlę się za ciebie i w trakcie modlitwy mówię ci rzeczy, o których nie mam prawa wiedzieć, są rzeczą dość normalną na spotkanie. I nie mówię tu o mnie, tylko o wszystkich ludziach, których są w mojej ekipie. To, to, to tak. ta jest normalne, no. Więc to mówię o ludziach, którzy mają normalne prace. E, spotkaliśmy się pod wojewódzkim tam. Tak. tak, tak. Pod wojewódzkim, no to <laughs> byli faktycznie mówię <byli> się <laughs> tak, tak, Pod, pod transkolorem. Tak, tak. tak. E, no i e, też byłem tam dlatego, bo zaprosili mnie ludzie z. Mojej ekipy ze wspólnoty, mhm. bo Irmina akurat, która jest, jest reżyserką i też robiła o. na przykład dla TVN-owi, robiła teraz ramówkę. O. Więc y, robi tam masę projektów, no i. Okay. Ludzie, ludzie, którzy też tam pracują, pracują również w tym naszym uwielbieniu, na które my robimy okay. na stadionach, bo, robią, bo mamy tam profesjonalistów, w których. I oni też są zajarani, mimo że często nie wierzą, ale mówią, że chcemy w tym być, bo to jest jakieś takie inne. I w ogóle nas to trochę nas pociąga. Nie wiem o co chodzi, ale. Aha, więc aha. teraz też będą pracować na stadionie y, tam w tym w, 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 we Wrocławiu. No, no i e, co chciałem powiedzieć, że, że mamy takie, takie, takie rzeczy się dzieją na spotkaniach, gdzie się modlimy. I na przykład w trakcie modlitwy przychodzi do nas takie odczucie, wrażenie, że jest tu osoba, która ma taki i taki problem. Czasami pytamy Pana Boga, daj nam więcej szczegółów. Czyli na przykład czasami mamy zapisane na kartce przed modlitwą, czyli wychodzimy z, z kartką tak naprawdę gdzieś mhm. schowaną i mówimy tak, yy, modliliśmy się przed modlitwą, nie jesteśmy pewni, czy to my, czy to Pan Bóg, ale chcemy sprawdzić. No, masz te półtora tysiąca ludzi. I teraz tak, czy jest tu osoba, która. Weźmy mm, taki obraz, że jest osoba, która ma taki problem, e, pracujesz tu i tu, powiedzmy w tak jako, jako nauczyciel czy ktoś, mhm. i masz na sobie ubrane to i to. Czy jest tu taka osoba? I najlepszy jest Ząk. jak jest jedna osoba na 1500 osób, i się okazuje, że to wszystko sprawno na jej temat. I potem modlisz się za nią, pan Bóg zmienia jej życie, i to są tak turbo historie, mhm. że wiesz, że to się powtarzało wiele razy. Mieliśmy taką akcję, to może jeden konkret. Stanęliśmy naprzeciwko ludzi, bo to jest najbardziej fascynujący moment w mojej posłudze, w naszej posłudze, kiedy mm, stajemy naprzeciwko tych wszystkich ludzi i mówimy: Duchu Święty, działaj, i nie mamy żadnego planu. Patrzy na ciebie półtora tysiąca ludzi, bo myślą, że wiesz, co robisz, a ty po prostu stajesz na modlitwie i mówisz, albo zadziałasz, albo mam problem. No i, i to jest to. Więc zadziałem. I mieliśmy taką akcję, to było w Łodzi, mamy to też na, na internecie. I jesteśmy w trakcie ściągania też dokumentacji medycznych, bo, 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 bo dzisiaj akurat parę wysyłałem jednemu z biskupów, bo chciał zobaczyć dokumentację różnych rzeczy. Mhm. Więc też mu tam wysłałem dzisiaj ze cztery jakieś. No i, e, i to chcemy jeszcze ściągnąć, bo, 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 bo to jest ważne i mocne. I miałem takie wrażenie, że jest na, tutaj w kościele kobieta, która y, ma po, bardzo poważne problemy z jajnikami. I to dostałem wtedy takie słowo, przekonanie. I mówię: Boże, daj mi jakiś detal, szczegół, żebym wiedział coś więcej. I nagle mam takie przeświadczenie, przekonanie, takie mocne w sercu, że ona siedzi mniej więcej tu. I pytam: Czy jest tu taka osoba? I nagle kobieta podnosi rękę do góry. Patrzę, ściąga czapkę. Nie ma włosów. Okazało się, że ma poważny nowotwór jajników dwóch. Mm -hmm. Jak się okazało, były tak duże jak y, kajzerki i koleżanki, tak powiedziałeś. że to było w wielkości kajzerek, po prostu dwa wielkie, i chemia paliatywna, czyli generalnie podtrzymać przy życiu chwilę, ale nie, nie, nie ma szans. No i podeszła do przodu, no i wtedy już moja ekipa od Kuby, <noise> czyli tam, gdzie się spotkaliśmy z tymi tak, ludźmi, tak, tak, modlą tak. się za, 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 za tą um, kobietę, modlą się, modlą. No i chyba Jemina miała wtedy takie przekonanie. Słuchaj, nie wiem o co chodzi, ale mam wrażenie, że Pan Bóg mi pokazuje jakieś duże nieprzebaczenie w Twoim małżeństwie. I ona już wtedy zrobiła oczy, jak pięć złotych, i mówi: Skąd Wy to wszystko wiecie? Gdzie ja siedziałam? Jaki mam problem? I w ogóle co się dzieje w moim małżeństwie? Bo się okazało, że był duży dramat i w ogóle jakaś tam poważna sprawa. No i wtedy się zapytali, czy, czy dzisiaj możesz przebaczyć, chcesz przebaczyć swojemu mężowi, bo pan Jezus Ci o to prosi. Skąd wiemy? No bo w słowie Bożym jest napisane, że Pan Jezus prosi nas, nawet wojcze Nasz, nie? Przebacz nam, jak my przebaczamy. No i ona przebaczyła. Myśmy się za nią pomodlili. Wróciła do lekarza i nie było śladu po komórce rakowej, ani jednej. Po guzach, na, na jajnikach, nie? I wtedy, wiesz, no to ryje beret. No mi też, nie? I teraz to jest kwestia taka że, że ktoś powie, no dobra, uzdrowienie przygotowujemy. Ja chciałbym zobaczyć te po prostu. Część mamy nagranych, więc to jest do tworzenia, nie? Mm -hmm. y I tam jestem w stanie to też Wam pokazać. Y ale to jest kwestia też taka, że, że te rzeczy się dzieją, są mocne, no i powtarzalne też, nie? To jest czasami to jest też kwestia, jest kwestia taka, modlę się za kogoś i mówię, Uczysz kogoś? Bo mam wrażenie, że kogoś uczysz. Tak, jestem nauczycielką. I zaczynam, wiesz, mówić te rzeczy, jakbym znał tę osobę. Mm -hmm. No i mówię, jak to wytłumaczyć? No to, jest, to są te dary. A propos pytania: charyzmatyk charyzmaty, charyzmaty. to kto? No ktoś, kto to ma relację z Bogiem, z Duchem Świętym, odkrywa te dary, które, które Pan Bóg dał w kościele, właśnie. No i mamy nimi służyć. I uważam, że to jest sposób na to, żeby dzisiaj w kościele z powrotem zaczęło się dziać na takiej zasadzie, że żeby ludzie chcieli chętnie przychodzić do Kościoła. Bo ja nie widzę problemów w Kościele w sensie takim dzisiaj, że ludzie mówią, że są pustki. Na naszych spotkaniach ludzie przychodzą pół godziny, 40 minut szybciej, żeby usiąść. Ale może dlatego, że to też, wiesz, no Ty jesteś... specyficzny Wiem, spotkania. wiem, ale, ale właśnie o to chodzi, że ja na tych spotkaniach kieruję na Jezusa, ogłosimy Słowo Boże i nie mm. mówimy, że nie chodzi o nas. Wiem, że ludzie przychodzą ze względu na to, że Pan Bóg się nami posługuje, jasne. Mm. Ale my doprowadzamy ludzi do sytuacji, w której doświadczyłeś, ok, zapraszamy Cię do wspólnoty, przyjdź gdzieś, formuj się, bądź raz w tygodniu na takim spotkaniu, na którym... Więc ludzie też wchodzą w to na zasadzie nie tylko eventu, tylko też zmieniają swoje życie i sami zaczynają tak żyć. Mhm. I dla mnie największym chyba owocem jest to, że po mojej posłudze powstało wiele takich posług różnych, bo to posługa, modlitwa, mu uzdrowienie to jest jedna, taka ewangelizacja, ale jest bardzo wiele różnych rzeczy. Um, na przykład jest taki portal Kato Singla, to jest ciekawe. Kato Single? Taki wiecie, Tinder, ale dla Katolików. M, to, Trochę, <laughs> trochę, ale wiecie, że to jest ciekawe, bo no byli nawet w Dzień Dobry TVN niedawno e, i mhm. tam e, pozdrawiam Weronikę, która tam była. I Weronika się nawróciła na moim spotkaniu w, w tym w Łodzi, w katedrze parę lat temu i właśnie doświadczyła żywego Boga i nazywa to swoim nawróceniem z takiej religijności do wiary. No i Weronika właśnie o tym dużo mówi, że, um, że wtedy ona w ogóle nie miała social mediów i nie chciała mieć. Miała jakiś w ogóle taki wstręt do tego wszystkiego. Mhm. I mówi: W życiu nie będę tego zakładać. I nagle na modlitwie, kiedy ja modlę się o Ducha Świętego, żeby Duch Święty przyszedł i stąpił na tych młodych, ona mówi: Czuję, gło, słyszę głos w moim sercu. Masz założyć social media. Załóż Instagrama. Czujesz Duch Święty, mówi: Załóż Instagrama. I zafollowuj mój profil. Słuchaj, nie, tego nie. Ale. Spirit Spirit no, i ten. I ona to zrobiła w posłuszeństwie zupełnie wbrew sobie i czuła, że ma założyć taki portal dla ludzi, którzy poszukują się z jakimiś wartościami mhm. chrześcijańskimi, katolickimi, itd. Tak no i to jest, wiecie, mocne, jak już jest tam ileś małżeństw, mhm. ileś narzeczeństw, I jakby to są, to są rzeczy, które pokazują, no, no, że to nie jest kwestia emocji, jakiś tam chwili, tylko naprawdę decyzje zmieniające życie. To już jest poważna sprawa. Mhm. Ale zaczęło się od tego, nie? I, I bym wam mógł opowiadać naprawdę o ludziach, którzy robią to, co robią dzisiaj, bo w jakimś stopniu bóg ich dotknął na tych naszych spotkaniach, i to jest dla mnie owoc. Dużo większy niż jednorazowe dotknięcie jakieś, tylko realna zmiana życia, nie? Okay. Kurczę, no. co, to, to pytanie może być trochę banalne, trywialne, ale chyba istotne, przynajmniej dla mnie. Zobacz. W jaki sposób można rozeznać, że ten głos, który słyszymy, jest głosem Boga, bo wiesz, są ludzie już myśli... masz pytanie, jak na tym, na spotkaniach takich, warsztatach wiesz, charyzmatycznych, już nie? jesteś ekspertem, level jest jest pro, Rekolekcję tutaj zrobić. Dzień dobry, witam, serdecznie. Kurczę, bo wiesz co, bo się zastanawiam, bo jakoś tak słucham tego i sobie myślę, kurczę, okej, okay, jak to rozeznać, nie? Bo jest tyle myśli tak. w głowie, tyle różnych treści, skąd mam wiedzieć, że to jest głos Boga, nie? No, to jest bardzo dobre pytanie. Eee... No i myślę, że przede wszystkim to jest pytanie do ludzi, którzy już tak trochę wiedzą, że to, że, ta, że są na drodze chrześcijańskiej. No bo to mhm. też nam wyznacza pewne filtry. O, może tak. Mhm. No i e, jest kilka. Podpowiedzi, bo myślę, nie, nie dałbym takiej odpowiedzi jednej, która będzie uniwersalna, bo z Bogiem to trzeba być mocno elastycznym w życiu mhm. i Pan Bóg może przyjść na tyle różnych dziwnych sposobów, że ty się nie spodziewasz, że to, że to Pan Bóg. nie? Tak jak Pan Jezus położył raz ręce, a drugi raz napluł na ziemię, zrobił błoto i nałożył komuś na oczy. To jest w Biblii. Czyli się ludzie dzisiaj zgorszyli, jakbym tak zrobił. A Pan a Jezus to... tak zrobił. Mówiłem wam o Ignacym, nie? Tak. który tam się nawrócił, jak się nawrócił jako rycerz i on miał poczucie, Głębokiego pokoju, który przychodził za myślami, które były od Boga. I ten pokój trwał dłużej, to go, to go karmiło wewnętrznie, tak bym to nazwał mhm. i to było głębsze, pełniejsze, lepsze niż to, co było zewnętrzne. Ja to często po, po, porównuję, że to jest jak napijesz się takiej oryginalnej Coca-Coli, a potem idziesz po hopkole do żabki albo do biedronki. No to wiesz, że to nie jest to samo. Nie? I to mhm. jest tak samo z, z Bogiem. Jak doświadczysz, to potem widzisz, ile jest podróbek, którymi żyjesz na co dzień. Mhm. No i myślę, że jednym z powodów, dla których nie słyszymy wyraźnie, to jest to, że jesteśmy w, w dużej bańce informacyjno-emocjonalnej. Mamy strasznie dużo bodźców na co dzień. I ja na przykład jutro sobie jadę na taki dzień wyciszenia, y, gdzie wyłączę telefon, pewnie do 18.00. Będę się modlił, czytał słowo, będę się modlił, bo będę też ze sobą i z Panem Bogiem w tym mm -hmm. wszystkim. I wiem, że w takiej przestrzeni zwykle takie wychodzenie, wchodzenie w ciszę to trwa ze trzy dni pewnie, żeby tak trochę się wy. Słade Marcin, się trzy dni, sta... może nie, bo trzeba będzie podcast udostępnić ewentualnie. nie? Dobra, tak szybko zmontujecie to. No, no, ale jutro do 18. A to Bóg ci to powie na sporo. Dobra, powie, że chłopaki już mnie cisną. <laughs> Mam nie Marcin, masz nie <laughs> Działaj. Działaj. E, no i. I jedną właśnie z takich znaków, że, że jak, jak coś pochodzi, myśl od Pana Boga albo coś, to zwykle da Ci to pokój, da Ci to takie poczucie komfortu, że potem się poznaje, czy to jest Duch Święty, czy Pan Bóg, czy jakiś zły duch, że zły Cię zawsze gnoi, gnębi i dołuje. I Święty Paweł na przykład mówi, jeśli proroctwo, czyli takie słowo, treść, przesłanie jest od Pana Boga, to Cię podniesie, pokrzepi, zbuduje. To jest taki filtr bardzo pierwszy, podstawowy. Mhm. Czyli nawet jeśli Pan Bóg ci powie trudną treść przez kogoś, przez słowo, przez nie wiem, to zawsze to będzie w takim posmaku nadziei. Mhm. No ja miałem szale. takie doświadczenie w Warszawie. Jak ojciec Baszabora przyjechał, jeszcze zanim myśmy razem głosili, to było chwilę po nawróceniu moim, że nam mszy świętej, takiej, na której byłem, strasznie dużo ludzi było u Jezułitów Buboli, u Buboli w Narakowieckiej w Warszawie. Mhm. Pamiętam, że podczas w ogóle mszy świętej taki demon się zaczął drzeć przez kobietę, że moja siostra przez trzy dni nie spała ze strachu. I pamiętam, to był dla mnie dowód na to, że Eucharystia to jest prawdziwie, że to nie jest ciasteczko, ta, komu komunikant, jakiś taki i chrupek, mm -hmm. tylko że to jest naprawdę ciało pana Jezusa i jego krew, a nie tylko wino. Poprzez tą babkę się kobietę darł zły duch. Pamiętam te słowa do dzisiaj przeciągane na pół minuty. Mhm. Przeklęci kapłani rozdają to przeklęte ciało. I to było straszne. To było straszne. Nie? Czyli jak mhm. z, powiedzmy, wiadomo, on nie ma co brać złego ducha jako autorytet, a, autorytetu mówiącego, co jest prawdą, a co nie. Ale dla mnie to było świadectwo tego, że co tam się dzieje na ołtarzu jest prawdziwe. Mhm. I to była msza, na której kiedy szedłem do Komunii Świętej. Zacząłem nie wiem czemu płakać, ale tak płakać, że ja wróciłem, klęknąłem przy konfesjonale, było strasznie duszno, że się bałem, że zemdleję, bo tam było, nie wiem, z półtora tysiąca, dwa tysiące ludzi, a to nie jest taki kościół, może i więcej, no. I, i pamiętam ten moment, w którym przyjąłem komunię i płakałem i płakałem i płakałem, Co miałem koszulkę mokrą od łez, to było tak grube i to było doświadczenie mojego grzechu, że jakbyś mnie spytał, jak się czuję, jak szmata brudna i świnia. Bo poczułem mój grzech. To było coś takiego, jakby świętość przyszła do mnie, i ja bym czuł każdy najmniejszy po prostu grzech mój, ale potem byłem w stanie poznać, że to Pan Bóg że to mnie nie zgnoiło i to mnie nie. Ten smutek nie był smutkiem takim, że mnie to wprowadzi w jakiś stan depresyjny albo coś, tylko że w tym ja się czułem kochany przez Boga. Ciekawe combo, nie? Mm -hmm. I, Ciekawe. I to jest właśnie na takim przykładzie chcę wam pokazać, nie? że jak mm -hmm. Bóg ci pokazuje grzech, to on ci go pokazuje tak, żeby ci pokazać swoją miłość, a nie żeby cię zgnoić. Mm -hmm. I właśnie to jest w ogóle super mianownik do tych wszystkich rozmów jak o grzechu, o homoseksualizmie, o tym. My se możemy pogadać o grzechu, ale jak Bóg przychodzi i pokazuje ci grzech, to pokazuje ci w nim też swoją miłość. Czy mówi tak, to jest złe, tak to jest niedobre, ale ty się mhm. czujesz w tym kochany. nie? I to jest mhm. fundament tego wszystkiego, o czym, o czym mówię. I chciałbym, żeby to bardziej wybrzmiało niż te moje różne teorie, które ja wam wcześniej sprzedawałem o grzechu, nie grzechu i tym, jak ja to widzę. Jasne. Ale, ale to jest to. No i e, tak jak mówię, czyli podsumowując, to są rzeczy, które cię podnoszą, budują, pokrzepiają, dają ci nadzieję. Mhm. Um, no i tak naprawdę to jest metoda trochę própi błędów. Jak słyszysz, czy to Pan Bóg, czy to nie jest Pan Bóg? Ja też się wiele razy pomyliłem. Po czym poznaję, że to Pan Bóg? Jak są tego owoce? Jak powiem, że wierzę, że Pan Bóg coś robi, a potem ktoś do mnie przyjdzie i mówi, wiesz, w tym momencie zadziało się we mnie to i to. Wtedy doświadczyłem nie wiem, uzdrowienia, dotknięcia, coś się we mnie zadziało, to sprawiło, że przebaczyłem. To są owoce. Mhm. Czyli po owocu poznajesz. No i jak nie będziesz próbował ryzykował, to się nie dowiesz. Co jest, co nie jest. No, aczkolwiek mówię, to można iść gruby temat, bo Jasne. potem święty Ignacy powie na innym poziomie, że przez niepokój też Duch Święty może. Marcin, być. Mam jeszcze takie jedno, jedno mm -hmm. pytanie, które pewnie słyszysz, słyszysz ciągle. Dlaczego ty nie zostałeś księdzem? Nie pytają mnie często ludzie o to, pytali może kiedyś bardziej, albo tacy właśnie gdzieś tam, którzy szu mają szufladkowo tak mm -hmm. swoją wiarę poukładaną bardziej. Bo ja myślę sobie tak, że nie dałbym rady być księdzem. W takim, w takim kontekście, że przynajmniej takim klasycznym księdzem, mhm. ponieważ po pierwsze, uważam, że jakby te ramki by mnie trochę zamknęły w tym, co robię. Jestem świecki, wiecie, ja sobie ustalam kalendarz, gdzie jadę, gdzie nie jadę. Jakie mam tempo życia, jaki mam tryb życia. I to wszystko, w czym jestem dzisiaj, zbudowałem małymi kroczkami, z Panem Bogiem i z ludźmi, oczywiście. Mhm. Ale. To jest coś, to są buty uszyte na miarę dla mnie. Mhm. Niestety trochę często bywa tak, że idąc do seminarium I nie każdy biskup jest takim biskupem, który Cię posłucha, spyta w, czym się czujesz dobrze, mhm. do czego Cię Pan Bóg zaprasza. A to on jest Twoim pracodawcą w tym momencie i może Cię wysłać, nie wiem. Ty masz, słyszysz, że Pan Bóg do Ciebie mówi, a on powie: słyszysz głosy, idź na wieś, się nawróć i powie: Nie masz żadnego duszpasterstwa, mhm. tylko będziesz odprawiał tylko mszę, żebyś się nauczył pokory, że y, Pan Bóg mówi do biskupa, a nie do księdza na przykład, nie? Jakby Aha. są takie też historie trudne mhm. i oczywiście i nawet przez takie posłuszeństwo w trudnej sytuacji ktoś to przeszedł. I Pan Bóg potem takiego człowieka wywyższa, i okazuje się, że on staje się znanym człowiekiem, i tak dalej. Ale masa takich historii jest w kościele. Ojciec Pio był przez chyba tam ileś tam lat, miał zakaz odprawiania mszy świętych, bo powiedzieli mu, że ściemnia, że stygmaty to nieprawda. I to kościół go prześladował. Nie, niewierzący, kościół. I, i to jest historia w większości świętych. Głównie księży albo zakonników. Czyli mhm. byli dojeżdżani na maksa, ale wytrwali w pokorze. No i to, to był dowód ich świętości. Bardziej niż cuda, to to, że przetrwali coś takiego, nie? I, i to jest trudne. Jasne. Więc ja poszedłem na łatwiznę. I, I to jest, nie, też mam swoich, wiecie, też, też jestem w posłuszeństwie kościołowi. Jakby mi mój biskup powiedział, że zabraniam ci posługi, to bym nie posługiwał. Bo wiem, że to nie jest historia o mnie. Ja jestem w pewnym układzie w Kościele. Pan Jezus też powołał dwunastu i stworzył pewną strukturę. Mhm. I ja będąc posłuszny Bogu, też jestem posłuszny um, biskupom. Nie? Mhm. Mhm. Choćby byli nie wiadomo jacy, chociaż znam wielu cudownych, przeświętych, cudownych biskupów, o których się nie mówi. Mhm. E, mówi się tylko Fasycznie. o tych trudnych. E, ale naprawdę na naszych wydarzeniach ostatnio było sześciu biskupów na tym. Mhm. No ale dlaczego o tym mówię? Nie? Że, że, że czasami takie trudne doświadczenia... Też są od pana boga. Mi ostatnio jeden biskup zadzwonił i powiedział: "Proszę, żeby pan panie Marcinie odwołał dwa spotkania w mojej diecezji, no bo nie ma tu mojej zgody na to, bo coś tam, coś tam". No i mówię: "Okej, okay. okay, księżybiskupie, biskupie, nie jestem u siebie, ja w posłuszeństwie po powiedziałem co czego tylko trochę nie rozumiem, ale mm, mm. ale powiedzmy jasne, będę posłuszny i tak dalej". I słuchajcie, okay. powiedziałem, że będę posłuszny i w momencie kiedy Miałem takie mieć trzy dni z rzędu. Dwie w tam, o co, o, dwa dni, o których on mówił, mhm. a jeden przed. I ten jeden przed zrobiłem i się rozchorowałem. I gdybym mhm. się go nie posłuchał i pojechał na przekór. W gorączce 39 musiałbym łomotać przez 4 i 5 godzin, no, i to posłuszeństwo było. mnie uratowało. Aha. I to jest klasyczna historia posłuszeństwa w kościele, gdzie masz na przekór historię mhm. i ktoś cię na przykład źle potraktuje albo nie tak jakbyś chciał, mhm. a jeśli wytrwasz w takim uniżonym sercu pokornym, to potem się okazuje, że to jest na twoją korzyść. Nie? Mhm. I to masa takich yy, przykładów, nie? Kurczę. Oj, z głowy nam I dzisiaj co? robisz to prawda? Nie, no, ale sieczka, ale to dobrze, to dobrze. Ja wiem, bo to jest wiem patrzę na was i mi to... was szkoda. Ha, szkoda. Pogłaskasz zaraz po bowusami. Kurde, wiesz, co ja tak sobie myślę, puentując, bo to pytanie będzie bardzo proste, ale takie domykające. Powiedz mi, bo tak chyba mi na tym zależy jakoś tak indywidualnie. W jaki sposób się modlić, ale tak skutecznie się modlić, tak żeby było czuć, że ta modlitwa jest autentyczna, że jest prawdziwa. Nikt mnie nigdy w tym nie pokierował i odtwarzam jakieś schematy z dzieciństwa, wiesz, jak uczono mnie, jak się modlić, a potrzebuję takiej dojrzałej modlitwy, zaktualizowanej do mojego wieku, potrzeb i tak dalej, etapu życia. Mhm. W jaki sposób ty to robisz? Myślę, że z modlitwą jest też taki mit do obalenia: no. że z modlitwa to jest coś, co musisz odrecytować i musisz to na zasadzie, jak nas paciorków uczyli. Nie? Czyli to jest no tak, poziom tak, podstawówka, przedszkole, no i to jest fajne na początek. A że ci ktoś trochę coś pokaże, czegoś nauczy, masz do czego wrócić i tak dalej. Czasami brakuje tej kontynuacji. Nie? Tak, i teraz, jeżeli, wiecie ktoś w, w życiu duchowym utknął na poziomie y, podstawówka, no to, to widzisz potem, na przykład, jak się ktoś spowiada. No, jak to się może spowiadać? Nie odmówiłem paciorka, nie posłuchałem mamy, a ma 40 lat. Czyli widać, że tak. utknął w swoim życiu duchowym w jakimś takim bagienku, tak, kiedyś dawno, dawno temu. Nie? Mm -hmm. To jest dawno i prawda, akurat. E, <grym> tak. No i mm, z modlitwą ja myślę, że jest tak, że w moim przypadku e, modlitwa, modlę się różnie. Mm -hmm. Jak jadę autem na przykład. To łatwiej mi jest się pomodlić taką koronką, czyli jakąś różańcem, czy jakąś taką modlitwą bardziej nauczoną, bo no myślę o drodze, ale też w duchu się modlę. Nie? I to jest jakoś tak łatwiej mi idzie. Ja bardzo się dużo modlę taką modlitwą Uwielbienia. Mhm. Czyli to jest modlitwa, która. Bo ja na tym się wychowałem trochę. Na modlitwie mhm. Uwielbienia, czyli na takiej formie modlitwie bardzo spontanicznej, bardzo niewyuczonej, takiej, gdzie jest też muzyka. Myśmy, w ogóle cała moja wspólnota to jest wspólnota uwielbienia, i my się tak muzyką, uwielbieniem, w takiej formie modlimy. Aha. I zresztą stworzyliśmy um, ten projekt, chwała mu w, w pandemii. Nagraliśmy 20 godzin uwielbienia na moim kanale, nie? nie? Na fajnym tak. poziomie też takim muzycznym, jakościowym, fajnie, tak? nie? Że mhm. to nawet niewierzący patrzy i mówi: O kurde, ale ładne to jest, nie? Nawet obrazek, światło, coś tak. No i, e, i w ten sposób ja czasami sobie włączam takie półtorej godziny nagrania i tak, tak. się modlę. Czyli uwielbiam, śpiewam i, i mam w tym swoje doświadczenie modlitwy. Mhm. Nie? I wychodzę z takiej modlitwy i wiem, że się modliłem i tak dalej. Czasami czytam Słowo Boże i się modlę. Czasem idę na adorację i siedzę w ciszy. Więc modlitwa to jest, jest dostosowana mhm. do tego, co się w moim życiu dzieje. Mhm. Wracam z takiej posługi, gdzie było masa ludzi, jestem przebodźcowany, to już mam ostatnią rzeczą, o której myślę, jest włączyć uwielbienie, bo już mam dosyć mhm. bodźców i wszystkiego. I na przykład wtedy sobie wolę otworzyć Biblię i w ciszy poczytać. Okay. Albo właśnie w taki sposób mniej. Nie? Mm -hmm. A czasem jest tak, że wstaję rano i pierwsze, żeby coś, żeby wejść w modlitwę, to odpalam sobie takie uwielbienie i, i wchodzę w to. Więc okay. modlitwa ewoluuje, modlitwa się zmienia, mm -hmm. modlitwa jest różna. I ja bym szukał, ażbym znalazł coś swojego. Mhm. Bo myślę, że na, chociaż na dany etap Twojego życia coś cię będzie na przykład karmiło, wzmacniało, mhm. a za jakiś czas odkryjesz, że to już minęło i potrzebujesz czegoś innego. Więc ja, ja bym właśnie tak szedł w stronę szukania swojej, swojego trybu, swojej jakiejś takiej formy. Mhm. I to jest dobre, że je szukasz, i to jest dobre, że czasami powiesz, to mnie nie, nie, nie karmi, to mi nie daje pożywienia duchowego, mm -hmm. więc modlę się inaczej. No dobrze, moi drodzy. Tak byśmy sobie gadali Mogę chyba jeszcze sobie trochę, tak co? Może kiedyś się jeszcze umówimy. jeszcze ciągnąć, bo faktycznie tematy, jeszcze się nie wyczerpują. Mam wrażenie, że one się rozmnażają jeszcze tak, bardziej, nie? Tak. Ale dobrze, spuentujmy tylko temat, żeby pożegnać tutaj naszych widzów. Naszym gościem dzisiaj był Marcin Zieliński. Dziękujemy bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję również. Dziękuję.